i nie chce działać i wiadomo dlaczego. Na o, mamy to! Jakimś student to mamy! Nie mam pojęcia, co zrobiłem, ale jedziemy! Nie mam pojęcia, co zrobiłem! Ale działa! Kliknąłem 3 razy anuluj i zadziałało! Poważnie! Widzicie, już tak nie leży na tym tym. Tylko normalnie sobie siedzi na tym tym. Dobra, mamy to! Kontynuujemy! Ja pierdziulę, ale lipa. Dobra, ciśniemy, panie i panowie, ciśniemy. Stream uratowany! Stream uratowany, panie i panowie! O, jak pięknie zbiłem! Pachołek pachołkiem, pięknie. To jest ogólnie pierwszy raz w życiu, jak ja tą gemę przechodzę. Nie grałem w nią nigdy wcześniej. To jest mój pierwszy raz, także... To nie będzie interesujące. Żeby wszystko kulało, bo hołuj mnie strzeli. Let's go, dokładnie. O, ty, ty w tą stronę idziesz. No mówię, ja tej gry nie znam. Kompletnie. No i spróbujemy też potem na sam koniec filmu oczywiście przejść drugą licencję, a trzecią licencję drugim samochodem. Zobaczymy, czy ktoś się odblokuje. Nie wiem, blokuje do spoczatu dużo. Mam chyba niecałe 2100, jakoś tak. Więc trochę jeszcze brakuje. Sześć pakunków i po pierwszym okrążeniu, panie. Mówię, jak ja jestem weteran tego, Tunkara. Okej, tak ja to jest to samo tu Tunka, tylko że są inne mapy, jest Mikołaj i są kłady i w sumie to tyle. Więc... A chciałem ją ograć, chciałem mieć ją na kanale. I będzie ogólnie zapis tego jako po prostu... normalny film na kanale, więc no. Tego oczywiście przycięty, no bo... No bo wiecie... No tak zrobiliśmy w Tunkarze, no nie? Że blokowaliśmy pana Godułę właśnie w ten sposób, ale to ty wiesz, to sami pomogłeś zresztą w tym. Dobra, uwaga, za chwilę będzie szybciej, zostały 3 pachołki! Jeszcze tylko 3 pachołki! Zostały tylko 2 pachołki! Boże, Patryk Gwiazda! Dziękuję, że tu jesteś! Zostały mi 2 pachołki gdzieś. Wiem, gdzie jest jeden, a ja pominąłem drugi? A nie, tutaj jest, okej. Okay. W dziwnym miejscu. Świetnie! Jeszcze tylko jeden pachołek! Ostatnie okrążenie! Ostatnie okrążenie! Nie mogę dzisiaj głosów wyrobić zbytnio, ponieważ mnie gardło ktoś drapie. Nie to, że boli coś, tylko po prostu ja bym zarysował sobie gardło. O, w ten sposób. Więc no. Dobra, spokojnie. Nie wiem, zobaczę, tak w sobie... A w zastanawiam się, dlaczego nie. Why not? Why not? Ogólnie albo dzisiaj, albo jutro się pojawi jeszcze bardzo ważny film. Vlog. Dla was. Także... Szybkie pachołki! Teraz szybko na metę! Szybko na metę! Więc bardzo bym chciał, żebyście go obejrzeli. A tak faktycznie z zrozumieniem i... I no. Będzie jeden z tych filmów, który jest dla mnie ważny, także... Już wam apeluję, że jak się pojawi na kanale, żebyście go obejrzeli. A przynajmniej byłoby mi bardzo miło. Okejo, panie i panowie, pierwsza licencja z głowy, pół minuty mi zostało. Panie! Moje gratulacje! Idziesz do przodu jak burza! Teraz możesz wybrać pojazd lepszej klasy. Po pierwsze, że będę spał, żeby wstać o 4, żeby na 6 iść do pracy. Więc, no, możemy mistrzostwa grać. Proszę państwa, zaczynamy zawody! Hell yeah. To będzie pierwszy wyścig w tych zawodach! Miki! Są tylko 2 kłady i tak. Tylko są 2 kłady. Vloga roku. Załadujesz jeszcze go? Jest, mamy to! Na miejsce! Gotowi! Start! W ogóle ciekawostka, jak zainstalowałem tą grę, to Mikołaj miał głos nie swój, tylko innej postaci, więc to jest, to było trochę dziwne. Musiałem ściągnąć głosy Mikołaja z internetu i je podmienić, więc to było co najmniej dziwne, że tak było, no ale tak było.
mówię, zabilibyście mnie, gdybym grał kimś innym niż Mikołajem. Macie. Nie patrzcie, obidaj co obidaj, jak mi tutaj mi to chuje też. I to też, what the fuck, jak? Dzieci, to ty chcesz też ścigać za mną? Zajeżdżą. Normalnie Mikołaj na czele stawki, panie i panowie. Pek, pek, pek. Co ciekawe, ile nam zajmie ogólnie ta gra. I ta gra ma duży problem z wczytywaniem tekstu, zauważyłem. Bardzo duży problem. Oglądałem poradnik, ale... Nie wiem, ja wolę mieć dalej wyłączoną tą integrę, bo czasami aplikacje używają tej integry i nawet o tym człowiek nie wie. I zastanawia się człowiek, czemu tak chujowo wszystko działa, nie? A jak ty ustawiłeś sobie nagrywanie, żeby było pod integrę, to mój drogi będziesz miał moim zdaniem chujowe nagrywanie, no bo używasz procesora do nagrywania zamiast karty graficznej. I to jest moim zdaniem złe, no. No i po prostu używasz gorszej grafiki do nagrywania niż normalnie byś używał. I guess. Zamknij mordę. Patrzcie, nikt w moje ty nie wiedzie. No. Ja wam dam nie wyprzedzać. Bon. O, myślałem, że będzie jakaś mina albo coś, a tu nie. W ogóle te mapy wydają się dłuższe niż normalne Tunkarze. Mimo, że tych map jest mniej niż Tunkarze w tej grze, patrzcie, jak to ominąłem profesjonalnie, pyk. To... Nie wiem, zobaczymy, jak długa taka będzie. I w ogóle, czy taka jakoś się zmienia, czy po prostu daje słuszne licencje, czy poziomy mistrzostw. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Jakieś sekiety są do odkrycia, o których ja nie wiem. No, no oczywiście, żeby musiała wybuchnąć, żeby się skończyła ta lecza już. A specjalnie skakałem, żeby wiecie. Ostatnie okrążenie! Żeby się pozbyć tej rakiety, żeby ona wybuchła, jak w nią tarczy, ale nie. Nie. Ha, bo to wszystko zabierał. Lego Racer, mech. Grałem w to Lego... Boże, jak to się nazywało? Lego... No taka wyścigowa Lego to wyszła, bo teraz wyszła niedawno druga część. I powiem wam szczerze, że to było... Tamte Hot Wheelsy, nie, nie Lego tylko Hot Wheelsy. Lego to dopiero wyszła. Chodziło o Hot Wheelsy. Że grałem w tej takie... Kompletnie mi się nie spodobało. Nawet było na live chyba. Teraz. Lego 2K Drive, właśnie. 2K, które zrobiło 2K Drive i... WWE 2K, bez sensu. Że jedna firma zajmuje się tym i tym. No to trochę, wiecie, średnio, nie? Może to jest idealna gra, żeby po prostu siedzieć i gadać na jakieś tematy. To jest po prostu idealne. Ło, słuchaj, wykałem ścianę. Nie? No. Harry Potter Lego? Harry Potter Lego jest zajebiste. Masz najpierw lata 1-3, a potem 4-7? Jakoś tak to jest? Jestem sobie Mikołajem i jadę sobie tutaj wyjść. Patrzcie, tyłem. Pyk. 1-4-5-7? To nie wiem, jak to mówiłem. Patrzcie, Mikołaj na czele. Ja pierdzielę. 4,5 minuty jeden wyścig. Oto kolejny wyścig w tych zawodach! Tu. Na miejsce! Gotowi! Start! Nie? Dobra, tam zabiegał, dobra. Uwaga, panie i panowie! Uwaga! Dobra! I rozwaliłem drzewo. To w ogóle boosty, których nie było normalnym Tunkarze, chciałem zauważyć. Bo nie było ich normalnym Tunkarze. Patrzcie to. A serio? Boże, tu się stało.
dobranoc. Zaraz w ogóle poczytam nasze komentarze. To ogólnie jest zbyłka zaraz, już wam ją pokażę. Bardzo chamska zresztą zbyłka. Tutaj widzicie, na wprost. To jest ślepy zaułek tutaj. Widzę, że chcieli trochę te mapy urozmaicić, ale moim osobistym zdaniem to tutaj ta jest lepszy. Nie wiem, jakie są kolejne mapy oczywiście, zobaczymy, jakie są kolejne. Ale aktualnie to ja tego, wiecie, nie czuję na tych dwóch mapach, które są dostępne. Po prostu tego nie czuję. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A, okej, spoko. Z tym kolinem. Mówię, to wszedłem... wyszedł... Ala... Remake napisy, że mam oryginał, to mogę kupić za dwie gry, ale Alan? Remake? Czy... czego remake wyszedł? Wybuchłem. Nie była chyba moja mina, prawda? W ogóle te skrzyki też są tak dziwnie porozkładane. Nie wiem, nie czuję tego na razie. Ale wiecie, nie ograłem, to nie wiem, więc się dowiemy. What? Psychotnik, o Jezu, siemano. O Boże, aż w szoku jestem, że YouTube mi na górę mi to dał, gejcista to było powiedziane. Oj tak, zdecydowanie. Graliśmy na kanale też dużo Tunkaja. Ja mam filmik, gdzie przechodzę całą grę z Tunkaja. To jest oraz dobry rajd. Znany też jako Tunkład, no bo tam było Tunkar, no bo jeździliśmy samochodami, a tu jest Tunkład, no bo jeździmy kładami. Tam motocyklami, czy to nazywa. Ale tak, to jest ogólnie pierwszy raz, jak ja gram w odjazdowy rajd. Zawsze jak byłem mały, to miałem Tunkara. Nie miałem właśnie odjazdowego rajdu. No i teraz mam. Mam nawet płytkę oryginalną tutaj przy sobie. Ostatnie okrążenie! Cześć. Mogę go zatrzymać? Cześć. Ej, proszę bardzo. Tego nie widać zbyt, bo się świeci, ale jest, teraz do wyraj. Jest bituwa. Ty, mam sobie uwagę, bo te gry są proste na początku. Aha, dobra, czaję. Ala remake. Okej, dobra, sorry, ja byłem rozkojarzony, myślałem, że do Alana Wake'a jedynki wyszedł remake. Sorry. Ta gra jest mega prosta, szczególnie jak im się zabiera te paczki i się kładzie na przykład ich chmurę i minę na raz, więc jak tak ja robię. Więc może trochę oszukuję, może nie, ale... O, widzicie? Ale wiecie co? Ta pokój chyba jest szybsza od... krótsza w sensie? A, okej. Okay. Nigdy nie grałem w Alana Wake'a, jakoś by to nie jarało zbytnio. Nie wciągnęło mnie to, wiecie, sidła. Dwójka wyszła, ja takie, okej, okay, się jarałem, ale czym? No bo wiecie, po prostu nie wiem, nie grałem, no to nie mam jak się wypowiedzieć, prawda? Kurde, na większych prędkościach te mapy będą niemożliwe. OS, już sobie wyobrażam to po prostu. No i GG, kolejny wyścig z głowy. Koniec! No zaczynają się zmieniać, bo się kolejna mapa odblokowana. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! No to lecimy. Na miejsce! Tu jeszcze nie grałem. Gotowi! Nie widziałem. No 2 minuty, w sensie, no nie mam ustalonego rekordu. Na tej mapie nie grałem. Ale Rosja, no faktycznie, bo są te materiośki są. O, bum. Ho, 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 nie żyjesz, ho, ho. Tu, ru, tu, tu. Ha, nie macie paczek. No, ciekawa mapa jak na razie. Trochę, ja po prostu trochę puste, nie wiem, to mi się przynajmniej wydaje. Trochę pustawe te mapy są.
te pachołki do zbijania. Tak, zrobiliśmy przed chwilą licencję, mamy jeszcze dwie do zrobienia licencje, żeby grę oczywiście skończyć, tam odblokować mistrzostwa i wszystko. Rebeka, bo pamiętam jak parę lat temu oglądałem na YouTubie gościa, który przechodził sobie Tunkar. Proszę, można się rozwalić? Tunkar, nie tą grę, tylko Tunkar, o nie. I zajechał tam czwarty czy piąty i mówi, jak to robiłem ciężko, o Boże, nie dałem rady tego przejechać. Chłopie. Ciężka? Z której strony? Bo na pewno nie z mojej. Japonię, Chiny i Rosję. Okej, czyli po prostu... Okej. Czaję. Więc jak widzicie, na razie jest tutaj ekscytująco, nie ma co. Ale na wyższej prędkości, tak jak mówię, to będzie niemożliwe, to na to będą. Że jaka była ciężka. No. Gratuluję pobicia rekordu toru! Rekordu toru! No i ciekaw, wszystko było cięższe. Szczerze. No i tylko jadę i zabijam im paczki, więc... Widzę, nie mają czym mnie uderzyć. Potem jej słyszałem u góry. No nie! Puścili coś! A point emission! Jezus! No i też fajnie się nauczyć właśnie, jak się obkręcić dobrze, żeby na... Jak dostajemy czymś, żeby na tasę wyciskować, nie? Wszystko demoluje. Masakra. O, dwie chmury poszły, pięknie. No. Nie, no kolejną rakietę. No, tak myślałem. Cię uspokójcie. Mogę tam pani przypomina tą śnieżną z Tunkara? Tak trochę. Które weźcie mi oświetlcie, jak to było, bo... Tunkar wyszedł pierwszy. Znaczy jeszcze była gra przed Tunkarem, nie wiem czy wiecie. Ostatnie okrążenie! Taki prototyp Tunkara. Pobicia rekordu toru! Rekordu toru! Nie pamiętam jak się nazywa teraz, ale była taka gra. Potem wyszedł Tunkład i... I słuch o Tunkarze zaginął, nie? To jest gra, którą teraz gramy, to chyba była ostatnia, tak? Bo tą grę odezwowy Riot wydał CD Projekt Red. Tam nie CD Projekt, tylko CD Projekt po prostu. Zwiedziły się, wiem, widziałem, no. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Szczególnie, że jestem taki, że ja po prostu lubię zachować takie same imiona, takie same nazwy i tak dalej. Wiem, że mógłbym je zmienić bardzo prosto, ale nie chce mi się. Ja nie wiem, ile będziemy grali, no, jak wiecie, normalnie, ale to jest spoko. Bo oczywiście mieliśmy na początku 8 minut, wiecie, dziadostwa. Travel shootingu z grą. No. Koniec! Albo z Nanuka do Eskimo. W sensie. Udało ci się wygrać! Jesteś mistrzem świata! Twoje szanse w następnych zawodach oceniam bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Będzie pana dusza, a pana tutaj graliśmy. Alright. Kolejne mistrzostwa przed nami. Zaczynamy zawody! To te same mapy. Zobaczymy, w jakiej klasie. A może drugą stronę. Startować. To będzie pierwszy wyścig w tych zawodach. Czy blokowało jeszcze? Nie, no czekamy tym. Na miejsca! Gotowi! Start! Nuby? Tak, to jest to samo, tylko z drugą stronę, okej.
Ale wybuchła. Trochę mnie ten zabieg nie rajcuje, że to jest to samo, co przed chwilą, tylko z drugą stronę, no ale... Co mam zrobić, jak nie mogę nic zrobić? I w ogóle co mnie zawsze interesowało, czemu jak jedziemy teraz w drugą stronę, to zachowuje się nasz czas, który ustali, to na przykład normalnie, nie? Na normalnej też, że tak powiemy, to jest bez sensu. Powinno być dwa osobne czasy do dwóch osobnych torów, nie? Bo mimo wszystko to, wiem, że to jest ten sam tor, tylko że jedziemy go od tyłu, ale się różni dużo mapa. Więc, no, dla mnie to jest bullshit, no ale cóż. Na przykład czas, który ustalimy na jednej, w jedną stronę, nie może być możliwy, nie, może nie być możliwy w drugą stronę, wiecie o co chodzi. Więc, nie wiem. Dla mnie to jest bullshit. Ale nic nie pojadę. O, pięknie. Zawsze jak jest kombo z bombą i z chmurą, to jest zajebiście. Pa, 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 pa. No i widzicie, już pobijemy kolektory, to znacznie. Chyba. Tak czy nie? No tak, i widzicie, bez starania się nawet. Gratuluję pobicia rekordu toru! Nawet się nie starałem. O, dźwięk nawet taki sam lodu jak w tym karze. Muzyka jest taka sama, wszystko jest takie samo. Nic nie zmieniło tutaj Mikołaja tylko. Po cholerę Mikołaj, po co? Dajcie mi pana gadułę w grze, a nie Mikołajem będę się bujał. O nie. O shit, moją chmurę jeszcze własną wpadnę. Dwie, przepraszam. No, więc jak widzicie, bardzo ekscytująca gra. Bardzo ekscytujący stream. No, trzeba tą grę przejść, nie? Mówię, interesują mnie kolejne mapy. Jest prosta, tak samo Tunka. Obydwie te gry są proste, ponieważ my jedziemy i tak delikatnie szybciej niż przeciwnicy, więc... No. Ciekawe, co się dzieje, skoro też zabierzesz go na leczenie. Rocky jest chory. Mianowicie on tak strasznie tak trząka, tak... Tak co chwila. Znaczy co chwila, co parę godzin. Przez nawet do pół godziny może tak krząkać i to jest straszne. Byliśmy z nim na rentgenie, okazało się, że ma coś na płucach takiego czarnego, co trzeba po prostu pozbyć się tego za pomocą bronchoskopii. Bronchoskopia swoje kosztuje niestety, jest to operacja, gdzie trzeba kota uśpić. I no, lekarz nam mówi weterynarz nas w sensie i my też wiemy, że no jak uzbieram na nią w końcu, to będziemy mogli kotka wyleczyć, a aktualnie tylko się tylko męczy. No i po prostu chciałbym kotka wyleczyć, dlatego właśnie na leczenie jego zbieram. Także jeżeli macie ochotę, jeżeli byście chcieli pomóc kotkowi, to możecie się dołożyć. Wiem, że nie widać celów, nie powinien być tutaj. Nie wiem czemu jeszcze nie widać, mimo że informacja na flipi zniknęła, że już nie ma, nie powinno być błędu. No ale nie widać tego celu, ale tam jest tu ustawione na 1000 złotych, bo potrzebujemy około 1000, a uzbrojona jest 100. Także jeżeli chcecie się coś dołożyć, to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny, szczerze. Jestem ciekaw, czy będę miał lepszy czas przejść na tego Tunkara niż ten gościu, co robił chyba speedrun chyba na live'ie czy jakoś tak. No jestem ciekaw. Bo jest taki zapis live'a na YouTubie, gdzie goście właśnie przychodzi odwiązywać ta kurwa, jak to nazywa. I on miał chyba 2 godziny coś, to mi się wydaje. Więc zobaczymy, ile nam się uda przejść. Koniec! Już koniec, bo ja się wczułem w ten wyścig, nie wiedziałem, kiedy skończyłem. Wow! Psychotnik. 100 zł. To dla Kitku, zdrówka dla niego.
Wow, chociaż trochę, psychotik, jejku, dziękuję ci bardzo. Rany. No, powiem ci, kotek będzie bardzo szczęśliwy, naprawdę. Dziękuję ci, jejku, z całego serducha ci dziękuję. Nie spodziewałem się tego absolutnie, jesteś przekochany. Ojejku. Ojejku, dziękuję bardzo. Jejku, aż mi się było zrobiło. To nie są pieniądze dla mnie, tylko dla mojego kotka, ale po prostu... Aż wow. Aż wow. I oto są na czwarte miejsce na topce. Dziękuję ci bardzo. Na miejsce! Gotowi! Start! Naprawdę on już się męczy. Od grudnia 2022 jakoś. I to nie jest tak, że my nie chodziliśmy na leczenie z nim. Wydaliśmy około 500 zł, żeby się dowiedzieć, co mu jest. To było głupie, co teraz robię. Boże! Jeszcze chmurą dostanę. Ja pierdziu, jakie kombo dostałem, widzieliście to? Dobra, wracając do tematu. Zostałem zmasakrowany przed chwilą. On już tak miał właśnie w grudniu. On kurde miał koci katar. Chodzimy tego. Cześć HS, siemano. On miał koci katar. I koci katar przeszedł całkiem... Całkiem... Co to kurwa? Całkiem sprawnie. Nie miał go długo. O, świetnie. Zostaję tu masakrowany w tym wyścigu. Dlatego się nie skupiam przez tego donata. I byliśmy z nim, robiliśmy rentgen już kiedyś, nie wyszło nic. Dawaliśmy mu jakieś sterydy właśnie, żeby było mu lepiej, żeby nie krząkał aż tak bardzo i tak długo. Robiliśmy dużo na pewne rzeczy, nie potrafił nikt dojść do tego, co było ogólnie. Więc no. I basically ostatnio właśnie byliśmy na rentgenie, ponieważ no poszliśmy do weterynarza po raz kolejny. I rentgen drugi, na którym byliśmy, wykazał w efekcie, że ma coś dosłownie czarnego na płucach. Nie może dowiedzieć się rentgenem, co to jest, ale to jest coś dosłownie czarnego. Na rentgenie, na zdjęciu dosłownie ma płuca, zaczynają się jakieś takie szmery i jest czarna plama. Więc jedyna rzecz, którą jesteśmy w stanie zrobić aktualnie, to jest bronchoskopia, żeby dowiedzieć się właśnie o co chodzi. Na czym polega bronchoskopia? Bronchoskopia polega na tym, że kotek jest uśpiony, zostaje mu wsadzona taka kamera cieniutka właśnie przez pyszczek albo przez... Nie, przez pyszczek chyba. Nie wiem, czy przez odbyt, ale przez pyszczek na pewno. I my do takiego lekarza chcemy iść, który od razu, jeżeli coś będzie faktycznie do zrobienia, jeśli chodzi o operację, to on to zrobi. Więc to jest naprawdę bardzo sprawdzony lekarz polecany przez weterynarza naszego. Więc no, wydaliśmy na niego już strasznie dużo, chcemy go wyleczyć, bo też po części samolubnie, egoistycznie chcemy mieć spokój. Więc no, nie chcemy, żeby nam kotek umarł, także robię te live'y, proszę was, błagam, staram się zbierać, bo sam nie mam, samemu mi jest ciężko w życiu, jeśli chodzi o pieniądze, jak chyba każdemu, czyli muszę oczywiście mówić. Ja zaczynam mi się przykrywać. I chcę się rozliczyć. Ostatnie okrążenie! Moja dziewczyna kochana ma to... Gratuluję no. Pobicia rekordu toru! Tatuaż właśnie. To jest znak skończoności. I z jednej strony jest łapka, kotka i pieska, a z drugiej strony jest serduszko. Więc ona jest absolutną... Po prostu kocha każde zwierzę, może nie każde zwierzę, nie no każde zwierzę. Tylko niektóre zwierzęta powinny po prostu nie istnieć, jak pająki. Ja jestem taki sam, ja absolutnie kocham zwierzęta i mi się serce łamie, jak po prostu patrzę na mojego kota. No ale, wiecie, życie. Nic nie poradzimy. W aktualnym momencie. Zbieramy no. Coś tam próbujemy. No, także mam nadzieję, że wyczerpałem temat, jeśli chodzi o kota. Jeżeli coś chcecie dalej pytać na jakieś inne tematy, możemy porozmawiać, bo wiecie, w tej grze się niewiele dzieje. Przynajmniej na razie, więc możemy po prostu pogadać na spokojnie. Co mam dwa koty, są podobne problemy? No to jeżeli masz podobny problem, to zrób sobie najpierw rentgen tak jak ja. I zobacz, czy kota potrzebuje bronchoskopii na przykład. Nie mówię, że to jest to, co twoje koty potrzebują. Tylko to jest moja, tak jakby mój pomysł na to, co można zrobić. O.
Najgorzej jako to dostanie tip, to jest wtedy GG dla kotka. Praktycznie, jeżeli macie oczywiście pieniędzy. Idzie mi dobrze w tej grze, no... Hej, staram się. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! W tych zawodach, nie w innych, tylko w tych! Na miejsce! Gotowi! Tak, to zrobię mikrofon. Dying Light 2 albo 1. Z Dying Lighta 1 są zapisy live'ów na kanale ZP Lista. Niestety zakończenie było na 24 godziny w Steamie, z którego się po prostu... Jejku! Psychotnik! Psychotnik. 150 zł. To chociaż te jeden z PS4 tego dołożę, a resztę liczę na resztę. Trzymam kciuki. Dziękuję ci. Jesteś przekochany. Nie mam słów, żeby opisać twojej dobroci. Naprawdę, jejku, dziękuję. Dziękuję. Naprawdę będziemy mogli w końcu ruszyć coś z tym naszym kotkiem. To jest masakra. Roki! Że przyjdzie. Ale wracając, z Dying Lighta 1 jest zapis na kanale, w sensie jest playlista. Zakończenie niestety graliśmy na 24 godziny z Steamie, z którego zapis się utracił. Tak samo Far Cry 3 jest na kanale, playlista jest nawet, tylko że zakończenie było na 24 godziny z Steamie. Więc te dwa zakończenia tych gier niestety się utraciły, a Dying Light 2... Dying Light 2 nie wiem. Zobaczymy. Dead Island 2 chciałem ograć, ale nie wiem, czy mi komputer to uciągnie. Wiem, że na Game Passie będzie niedługo, więc zobaczymy. Daj mi dalcze! No. Prawie. Macie chmurany. Nie ma sprawy stary? Dziękuję. Tak jakby inaczej zrobiłem. Okej, rozumiem. Rozumiem. Ja normalnie zabiłem... Jaką kurwa miał? Boże, ale jestem... Ale jestem na siebie, że nie pamiętam, jak się nazywał. Przypomnę sobie. Jak on się nazywał? Kurwa, jak on się nazywał? No, jak on się nazywał? Jezus, mam na końcu języka. A ten zły Dying Light jeden, który go zabija na końcu. Jak on się nazywał? Rise! Właśnie. Dobrze, przypomniałem sobie. Brawo ja. Lubię wspierać takie akcje. Jeżeli... Nie wiem, masz jakieś strony na internecie czy coś, to możesz tam podesłać linka. Jeżeli znasz takie miejsca, jeżeli... Nie wiem, ludzie faktycznie są skorzy do pomocy, to bardzo chętnie. Chciałem zbiórkę otworzyć, ale... Nie wiem, jakoś mi tak głupio trochę. Nie wiem, może to głupie z mojej strony. Nie wiem, ja też jestem strasznie osobą skrytą i jedyny moment, w którym ja się otwieram jakkolwiek przed kimkolwiek, to jest na streamach i na filmach. Ja tutaj mi się gęba nie zamyka, ja mogę tylko tak przed obcymi ludźmi. A jak spotkam kogoś obcego pierwszy raz w życiu, to jestem zamknięty i cichy. Więc... Dużo osób wspiera takie rzeczy. No to pomyślę. Ostatnie okrążenie! Może zbiórkę otworzę, albo gdzieś jakieś linki powysyłam do tipi czy coś. Zobaczymy. Mówię, coraz bliżej do wyleczenia kociszcza. Bo aktualnie mam uzbierane 350 zł. Na 1000. Także nie jest źle. O, mam tak. Kończymy po naszą... O, fuck! No. Wracaj mi tu. No, proszę. Nie powiem, że powoli kończymy, ale jeszcze nas czeka całe jedno okrążenie. Prawie, że... Czy właśnie często na live'ach czy na filmach było słychać, że Proki krąka to jest... Nie wiem jak to nazwać, nie wiem, wiecie, jak to opisać. Tak dziwnie to wygląda. Jakby chciał coś okrząknąć, o, ale nie mógł.
coś tego typu. Jakby wiecie, albo mi się coś wbiło, albo przykleiło na przykład z tyłu tam guideline, na przykład próbuję to odciągnąć i nie może, wiecie o co chodzi. Ale to nie o to chodzi, to ma coś po prostu w płucach. Podejrzewamy, że to jest astma. Ale cholera wie. Koniec! Koniec! Zaczęliśmy kolejne mistrzostwa. Udało ci się wygrać! Jesteś mistrzem świata! Twoje szanse w następnych zawodach oceniam bardzo wysoko. Mój tak samo miał, ale dał radę. Właśnie to jest z jakim ciekawe, bo proszę on państwa, jest zdrowy. Jest zdrowy. Zawody! Wygląda jak na zdrowego. On nie ma czterech wyścigów. Tak jak zobaczymy miło. W jakiej klasie możesz startować. Dawanie fika, byka i w ogóle... To będzie pierwszy wyścig w tych zawodach! Pucha tą beczką. No i dobrze, też chciałem mieć naprawdę spokój, bo czasami naprawdę nie da się nawet wyspać. Gdzie człowiek spać, to teraz a on zaczyna ci wciągać i nie pośpisz, po prostu nie pośpisz, bo ile że cały czas o tym myślisz, to ci przeszkadza. Szkoda gadać. I był nawet okres, gdzie, o Jezus, gdzie on po prostu nie krząkał nawet przez kilka dobrych miesięcy nie krząkał i potem znowu zaczął. Więc nie mam pojęcia, od czego to zależało. Tak samo to może być alergia. Nie wiadomo, na jaki alergen jest chory. Najgorsze właśnie, że jak macie zwierzę i coś mu się stanie, to nie wiecie, co mu jest, bo on ci nie powie. Na przykład, hej, boli mnie tu, albo... To był bardzo dobry rzut tym! Pierwszy raz widziałem chyba tak dobry rzut w tym karze albo w tym układzie. Aż w szoku jestem. No, ale wracając, nigdy nie wiadomo, co się w zwierzęciu dzieje. Czasami są znaki, które ci zwierzę daje, jeżeli coś mu się dzieje i są takie same za każdym razem, więc wiecie, że coś mu się dzieje. Ale koty na przykład właśnie są takie, że one są skryte. One wam nie pokażą, że im się coś dzieje, one nie pokażą, że ukrywają to, mają taki instynkt. Mówię, psychotik, ja mówię, tylko jeżeli masz taką możliwość i chcesz, ja to nikogo nie namawiam, nikogo nie zmuszam, także tylko jeżeli masz taką możliwość. Byłoby bardzo, bardzo miło z twojej strony, nie powiem. Bym cię ja zawsze zapamiętał jako osoba, która wyleczyła mojego kota. Naprawdę. Taką byś miał łatkę. Chyba dobrą, chyba fajną. Tak mi się wydaje. Ale ten, pół godziny, no może 40 minut, bo tak 10 minut odliczyć tego problemów technicznych z tą grą, a tak to już ten, to ci mistrzostwo gramy. A najgorzej jak samochód do mechanika, nie? Bo wiesz, że coś jest, idziesz z tym do mechanika i takie, no panie, no, tu czeka pod głowicą. No też właśnie nie jesteśmy problemu robić, no właśnie, a my mamy z Jokim głęboką więź, to trzeba przyznać. No często sam przyjdzie, sam się przytuli, nie chce zejść. Jak to tyle kosztuje? No ja powiem ci, nie wiem czy kosztuje czy nie, bo osobiście samochodu nie mam, nie znam się tak bardzo na kosztach i tak dalej. Ale domyślam się, że może kosztować dużo. Patrz, nie jest już, zawołałem go i nie wiem. Wiem, że to jest kot i nie powinno się gwizdać, ale na gwizdanie też reaguje, okej? Okay? Gratuluję policia rekordu mnie. Toru! Tu gdzieś jest. Nie no, to w pokoju jest. O, jest! Hello, chodź. Dobry. Podziękuję ładnie psychotnikowi za wysłanie ci pieniążków na leczenie, mój drogi. Wyrzucam ci się białą koszulkę, tego widać. Jak mam na Steamie czarną koszulkę, tego nie widać. Albo na filmie, czy gdzieś. On bardzo lubi siedzieć, bardzo się lubi wtulać. Zapiera się aż nie... O, widzicie? Ach, Jezus. Ociera mi się otwarzyć. O, psiu. Jeden do jednego, czyli masz kota tego w garniturze.
Rocky, nie wchodź na biurko, ja cię pójdę. Rocky, i ociera się o mikrofon. Goddammit, Rocky, przesunasz mi po filtr. Bydlaku, bo jest, to jest duży kot, to jest bardzo duży kot. 6 kilo i jest naprawdę duży jak na kota. Widzicie? To ma garniturek? Ładnie. Tylko, że jest dziećmi. On to jest takie dziecko właśnie, często. Dużo mu rzeczy się nie podoba, wybrzydza. Jak to koty zresztą. I pokazał się, pocierał się o twarzy mikrofon poszedł. Ale on jest fajnym kotem, bo jego się zawoła, to on przychodzi. I on często nie ma człowieka w dupie. On jest taki, że on potrzebuje, wiecie, on potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Za chwilę zobaczę, tylko skończy wyścig, dobra? Bo to jest eliminacja. Boże, mi się to się bugowało. Moja mama musiała wywalić szybę w drzwiach dzisiaj. A dlaczego? Gdyby było dziecko w samochodzie albo zwierzę w samochodzie? Pewnie tak. Szafkę otworzył? Moja mama musiała wywalić szybę w drzwiach dzisiaj, bo szafkę otworzył. Ha? Nie pasa? Goddammit. Ja patrzcie, jaką przewagę mamy. No jak ktoś może powiedzieć, że ta gra jest ciężka? Okej, jak mamy te 6 samochody szybsze, im szybsze samochody, tu jest ciężej, to fakt. Dobra, spoko, sobie ładnie zobaczę. Tylko skończymy wyścig. Drzwi je mogła otworzyć, bo szafka otworzyła i drzwi mogła... To taka dolna, aha, okej. Powiedz, co rozumiem. Ej, się zostaje już tyle, no... Panie. Elegancja. No ogólnie historia z Rokim jest taka, że my pojechaliśmy do schroniska, uwaga, tylko żeby tego Roki nie słyszał, po innego kota, okej? Okay? Po innego kota. Ale tylko dlatego, że nie widzieliśmy Rokiego w ogłoszeniu, po prostu pojechaliśmy do kotka z ogłoszenia, do schroniska oczywiście. Zawsze bierzcie zwierzęta ze schroniska. I tylko, nie kupujcie zwierząt. Bo przyjdę i wam odgryzę mały palet u nogi, o. Ratujcie zwierzęta. I pojechaliśmy po kotkę, nazywała się... Ostatnie okrążenie! Jak ona się nazywała, nie przypomnę sobie teraz. Ale taka mała, spotka, fajna kotka, tylko że ona uciekała, strasznie się bała, nie dała się podzielić na ręce. Jak była dotykana, to krzyczała. Cholera, wie czemu nic jej nie zrobiłem takiego. I nie to, że my byliśmy tacy, że nie, ty zostajesz tutaj, tylko my... I chcieliśmy kotka, który faktycznie, wiecie, zwierzątko, które jest, wiecie, afekcyjne, które przyjdzie, które się utożsamia, które kocha ludzi, które jest towarzyskie przede wszystkim. My po prostu chcieliśmy takiego kota. I to jest po prostu nasz widzimiś, to jest po prostu nasz typ zwierzęcia. I co zrobiliśmy, to co ja zrobiłem, przepraszam, to był mój pomysł. Postawiłem na środku po prostu... Na środku, Boże, z tego całego, tej całej kocialni, bo tam było chyba z 50 kotów w środku, żeśmy weszli. Postawiłem transporty na środku i pierwszy kot, który do niego wszedł, szedł z nami do domu. I to był Rocky. Rocky najbardziej ciekawski, musiał wejść do transportera pierwszy, sprawdzić, co się dzieje, o to chodzi. Jest bardzo ciekawskim kotem, to trzeba przyznać. Na spokojnie. Ja swojego na spokojnie znalazłem, bo ktoś wywalił świeżo po odstawieniu od matki, dosłownie w garści się mieści, od małego jest u mnie. Ooo! Więc taki kotek się wychował, z tą, to musicie bezgranicznie kochać, to trzeba przyznać. Takie malutki. Ja też powiedziałem, że jeżeli znajdę jakiegoś kotka, albo kogokolwiek w tym jest zwierzę, to je bierę do domu i mnie nie interesuje. Więc 8 minut. Oto kolejny wyścig w tych zawodach! Jednak Chiny. Na miejsce! Jesteśmy po prostu 3 wyścigi, a nie 4 w tych eliminacjach. Ała! Wow, pany! O kolego, nie współczuję ci! Jak zabić mutanta w bójce? Ale w dwójce Dying Light? Czy o to chodzi? No to o to, co teraz chodzi, bo jeżeli chodzi o Dying Light 2, to nie grałem Dying Light 2. Chyba trzeci raz dostałem już. Nie grałem Dying Light 2, przykro mi.
nie pomogę ci. Doli, wypad. Moja beczka, perełka się wabi, o. I mega dziwna odpyta mojej byłej, okej. Nasz jest wieloki, tak się zwał w schronisku. Więc, no. R-O-T-K-Y. Tak się jego imię pisze, jak Rocky Balboa. Więc, teraz masz nasz mały gwiazdo, bo wiecie, Rocky, Rock'n'Roll. Nasz mały gwiazdo. Chociaż naprawdę nie jest taki mały, to jest kawał kota. Dziękuję na streamie, że ja mam drzwi otwarte tak dzisiaj. A to on potrafi przyjść kilka razy. Jeżeli on ogólnie jest taki, że jeżeli on słyszy, że ja siedzę przy komputerze i gadam, to on przychodzi. Tak jak widzicie, na początku streama przyszedł, nie? Nie, dziwny ten kot jest, no ale... Dziwny pod tym względem, oczywiście pod pozytywnym względem, nie? Bardzo pozytywnym. Taki inny niż wszystkie. To nie jest kot, który wiecie, ma was w dupie. To nie jest kot, którego nie interesujecie, nie interesuje was. Nie interesuje się wami jako po prostu ludźmi, tylko po prostu interesuje go jedynie nic więcej. Nie, on taki nie jest, tego jest dziwny. Inny, unikatowy, inny niż wszystkie. Leć. Tu mnie nie dogonisz. Na kolejny poziomie ten, szybkości mnie dogonisz. Ja już chcę tu szybciej jechać, bo też te wyścigi szybciej pójdą, mistrzostwa szybciej pójdą. I tak się wleką te trzy mistrzostwa pierwsze, zawsze na tych takich najwolniejszych pojazdach. No jestem ciekaw map kolejnych, jestem ciekaw pojazdów kolejnych. Licencja będzie wyglądać kolejna oczywiście. Wypadł mi kamieniem na środek. No oczywiście te wszystkie mapy z szybszym pojazdem. To będzie wszystko interesujące. Ogólnie odpalenie tej gry tak, żeby działała tak gdzieś się przed chwilą na początku streama. To holy fuck. Gratuluję pobicia rekordu toru! Graniczy studen, naprawdę. O, no to cute. To u nas jak ja i moja śpimy w łóżku. A, gdzie można nigdzie spać? Jak ja i moja śpimy, to on często się kładzie na przykład albo tutaj nad głową mi, albo między nami. Albo na nas. I tak sobie śpi. A on często, jeżeli ja z tego krzesła bym teraz szedł, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że gdyby tu przyszedł na to, żeby to krzesło leżeć. O, czemu nie odpaliła się moja ta? Mi gładko idzie. No bo, mówię, ja Tunkara grałem już pierdyliard razy, więc jak mogę, jak może mi dobrze nie iść? To jest to samo, no to mam podobne koty. Pewnie i uwłaszczenie podobne. Znaczy, powiem ci, jeżeli twój kot też ma taki właśnie garniturek i ma białe skarpetki tak zwane i tak dalej, i tak dalej, wygląda tak samo mniej więcej jak mój, to powiem ci, że te koty, które nazywają się Tuxedo, bo Tuxedo to jest ogólnie inna nazwa, czy podobna nazwa na tego, Boże Święty, nazwy garnituru, tam smokingu, Tuxedo. Chyba smoking po angielsku to jest Tuxedo, a jakoś tak. I te koty właśnie nazywają się Tuxedo przez tłumaczenie. I Tuxedo koty właśnie są takie, że one są właśnie takie jak nasze koty, czyli bardzo towarzyskie. Tak, Boże, miałem po wyścigu zobaczyć, zapomniałem. Już zobaczę, Boże Święty. Miałem poprzednio zobaczyć i mi się wyleciało mi z głowy. Bo się rozgadałem o kotkach. Tak bywa. Nie wiem, czy mi wyleciało z głowy. Ja ogólnie mam taki problem właśnie też z ADHD. Znaczy, nie wiem, czy to jest ADHD, czy ADD, bardziej ADD. Attention Deficiency Disorder. Że... Na przykład z pracy miałem taką sytuację, że miałem wymienić jedną rzecz i obok, na tą samą linię, miałem dowieść jedną rzecz. I ja zrobiłem tylko jedną z tych dwóch rzeczy. Czemu? Nie wiem. Ja mam tak często, że na przykład powiedzcie mi zrób A, B i C. I teraz zadam się dwie rzeczy. W sumie trzy. Albo zrobię je wszystkie,
w najlepszy możliwy sposób, czyli na przykład zrobię na przykład, że najlepiej byłoby zacząć od B, A i C, a nie od A, B, C. A ja często zrobię tak, że zrobię tak, jak powiedzieliście. Jeżeli powiecie mi zrobić A, B i C, to ja zrobię najpierw A, potem B, potem C. I często mi ciężko to po prostu, wiecie, żeby to powiedzieć, zacząć po prostu od innej rzeczy niż pierwsza, która została mi wymieniona. I jeżeli zacznę na przykład innej rzeczy niż pierwsza, która mi została wymieniona, to zapomnę o tej pierwszej. Kurwa mać! I to jest straszne, ja muszę się przebadać na jakieś właśnie ten i też jakieś leki na to, bo to jest straszne, to przeszkadza w życiu. Naprawdę. To jest naprawdę straszne. No zajebista moja, każdy to wiedzie. Boże, jaka przewaga w ogóle na dole, Jezus moje. Jest, właśnie to jest tak, że ma się świadomość, że taki problem się ma, ale nie jesteście w stanie z tym nic zrobić. To jest przerażające. Wtedy, jeżeli wiecie o tym, to i tak będziecie robić to samo. Koniec! Są takie fajne pigułki, chyba Adderall się nazywa. Nie pamiętam, ale są leki właśnie na ADHD czy ADD, które poprawiają koncentrację tak, że nagle jest się po prostu omnibusem. I one są zajebiste, działają faktycznie. Tylko trzeba jej się zdiagnozować i może ci potwierdzić, że masz właśnie to ADD. Chyba już patrzę to zdjęcie. A faktycznie, ojej, how cute. To jest ona. How cute. Tylko właśnie mega dużo kotów z tym umaszczeniem ma takie brązowawe oczy. Mój ma oczy jak NTP-ły. Pokaż się, chodź. 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 Widzisz? Chodź. Może mi się uda wam pokazać, ale widzicie? Oj. O, widzicie? No nie, zobaczycie. Ale mój kotek ma oczy jak NTP-ły, typowo. Może mi się uda wam pokazać? Poczekajcie. Sekundos. Wait a second. Okej, muszę teraz się przełączyć tutaj na tym. Już on pokazuje. No, przełącz się. O, there we go. Hello. Kamera numer 2. Patrzcie, o, widzicie? Pokaż, proszę, pokaż. Widzicie? NDP-ły. Zielona oczka. A teraz patrzcie magię. Uwaga, już wam pokazuje magię. Tadam! Taka magia. Dobra, możemy kontynuować. Słodki? No słodki i chory. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach. Zajebiście, bo masakra jakaś. A miejsca gotowi, start! Zielono brązowe. A, nie bić. A, no to podobne. Okej. Okay. To bym był full takie zielono-żółte nawet właśnie. Jak zobaczycie, jak wygląda NDP w Minecraftie, to bardzo podobnie. Jeszcze on jest czarny, a szczególnie są perły z Endermanów. Rocky Minecraft, ten confirm. Zobaczył te zdjęcia, coś widziałem. Ja też, ja po prostu, on leży, ja mam ochotę mu zrobić zdjęcie. On leży jako jakiś głupi sposób, mam ochotę zrobić zdjęcie. Ja po prostu mam półkę i wchodzę. To jest absolutnie fenomenalne. Jestem przeszczęśliwy z tego. Powiem wam, że start tej gry nudny jak chuj. tak to jestem w stanie określić. Nie mogę nawet sobie ryk tutaj dać, bo tutaj leży. O, zajebista mina, na pewno każdy to wiedzie.
Ty wjechał, ale jaja. Głupi Eskimo. Tutaj jeden do jednego, a widzi. Nie, naprawdę, ja nie zaznałem takiej miłości od zwierzęcia przed tym potem. Przysięgam. Za młodu zawisło na lodówce. Cute. No ja myśleliśmy o kiego jak miał rok. Teraz ma 3,5. Niewiele się zmieni. No może, nie, to wygląda tak doroślej. Okej, okay, wygląda doroślej. I trochę się mimo wszystko uspokoił. Jest już taki, że wszędzie musi latać, wszystko musi zwiedzać. No jest mega duży pieszczoch, uwielbia się po prostu głaskać, uwielbia leżeć razem. Na przykład Beka, bo jak on leży na łóżku, tak będzie rozwalony, ja się kładę obok niego, i tak patrzy na mnie i zaczyna mruczeć. I to jest takie mega cute, takie ooo, leżymy sobie razem, tyle utopia. I to właśnie będę uskuteczniał, jak skończę live'a, skończę tą gierkę, sobie położę się z Rokiem na łóżku i będziemy grać sobie w Animal Crossing. O, na Switchu. O mój Boże, to będzie piękny wieczór. Będzie fenomenalny wieczór, oczywiście jutro do roboty. Na 6 rano. O matko, ile bym dał, żeby YouTube zamienił się w pracę. Nie macie pojęcia. Gratuluję pobicia rekordu toru. No ale posłuchajcie ty panie, jak mówi ten pan Gaduła, że on brzmi jak Patyk od Gwiazda, typowo. Słownie gada do mnie. Też miałem parę sytuacji, gdzie po prostu Rocky tak mega śmiesznie, mega śmiesznie po prostu ten się miał czy do mnie, o to chodzi. Ma zdalną pracę. Ja powiem ci, zabiłbym, naprawdę zabiłbym człowieka za pracę na komputerze z domu. Naprawdę, ja bym mógł 16 godzin siedzieć codziennie. Naprawdę mógłbym non-topę siedzieć. Cześć Sirius, Kapsolo, siemano, gadamy o kocie moim, że jest chory, trzeba go leczyć. I że zbiórka na niego jest. O tym w sumie gadamy przez cały stream jak na razie. Naprawdę, o, Rocky, idzie. Idziesz. Mówię, zabiłbym, ja... Nienawidzę po prostu pracy, którą mam. Nie jestem stworzony do pracy na magazynie, nie jestem stworzony do pracy na wózku widłowym, tak teraz jeżdżę. Chciałbym po prostu pracować z domu, no ale... Zawsze jak wyszukuję, wiesz, oferty na internecie, to praktycznie zawsze jest scam. Praktycznie każde ogłoszenie to jest scam. Albo są, żeby się zakładać jakiś kontakt, coś. Zresztą, że niemieckiej firmy nie musisz dojeżdżać. Wiesz co, ja bym mógł pracować nawet na Cypru. Byle, żebym po prostu pracował z domu i miał z tego frajdę. Nawet też, szczerze. Nie tylko, że jestem leniwy. Nie, ja nie jestem leniwy. Ja dobrze wykonuję moją pracę, przynajmniej mi się wydaje. Jestem pracowity. Teraz po 3 miesiącach na L4 po złamaniu ręki nie miałem problemu do pracy wrócić i normalnie pracowałem dzisiaj. Więc no. Nie wiem. Nie pierdolę, że ktoś tego jeszcze pamięta. Oczywiście. Days Crew, witam wszystkich serdecznie na tym streamie. Tak, oczywiście, że pamięta tą grę. Jak może nie pamiętać tej gry? Oczywiście to jest Dun Quad, czy Odesowy to się teraz nazywa w polsku. I graliśmy dużo, dużo razy w Dunka na kanale też. Odblokować pana Godułę. Ostatnie okrążenie! Tunkarze, także osiągnięcie. No, taki jesteś international ten. Carriage correspondent, jak się to nazywa. Nie handler, nie. Nie handler. Ale mówię, w każdym bądź razie ja mogę robić wszystko. Byle żeby z domu. Ale po prostu nie ma jak. Zajęczenie tesy afrykańskiej, o nie.
A tak jak mówię, nawet teraz możliwość, że mogę siąść na streamie i pogadać z wami, wychillować się, pokać w gierki, porozmawiać z wami, to jest zajebiste, ja bym tego nie zamienił na nic innego. Najlepsza rzecz po prostu na całym świecie. Móc, wiecie, porozmawiać z ludźmi, tylko dlatego, że po prostu nie mam przyjaciół. Mam jednego przyjaciela. Jednego przyjaciela, moją narzeczoną i rodzinę, i to w sumie tyle, jej i moją, i to w sumie tyle. I więcej nikogo w życiu nie mam, jeśli chodzi o kolegów, znajomych, przyjaciół, to wszystko. Więc móc po prostu porozmawiać z wami tutaj, super. Poczuł słodkość. Udało ci się wygrać! Nareszcie, kurwa! Ty, nie uwierzysz, ale coś, nie uwierzysz, ale coś ci wyślę, jeżeli znajdę, poczekaj. Wszystkie albumy, kurwa, ty będzie to teraz było. To będzie chyba w aparacie, ja ci to muszę wysłać, bo nie uwierzysz po prostu, jak ci to wyślę. Naprawdę nie uwierzysz, poczekaj. To zdjęcie jest też na jednej miniaturze z vlogu jednego na moim kanale. Ale jak znajdę, to ci je wyślę. Patrz. Nie uwierzysz. O, cute. Leży rozwalona. Uj, jakie sponku ma. Ojejku. Słodziak. Czeka tutaj rodzina, no chyba. No chyba. Licencja B, muszę sobie nazwać. Zawodnicy muszą przejść próbę sprawności. Uuu, Afryka, faktycznie. Są trzy rodzaje licencji. Każdy typ licencji zdobywasz na innym pojeździe i na innym torze. Okej. Okay. Każdy uczestnik zawodów musi najpierw zdobyć licencję. Zrób trzy okrążenia, przewracając wszystkie pachołki. Kawakasi? Okej, czyli są po dwa samochody tu i tu. Dobra, to weźmiemy sobie... To wygląda fajnie. Na 10 załaduje. A załadowało się. Okay. Coś się musiało zjebać tutaj. No, i teraz zaczynamy w końcu prędkość, która mnie cieszy, interesuje i w ogóle. Ja tej łapy nie znam! O kurwa, jaki skok! Jesus Christ, ile? 40 pachołków? Ile jest na ostatniej to się 50? Dobra, nie mam pojęcia, jak długa jest ta trasa, nie mam pojęcia, ile mi to tutaj zajmie. Dobra, zbiłem go, jest dla mnie zawsze ważne, żeby go zbić, bo potem nie wiadomo, w którym miejscu będzie. I się muszę bardzo dobrze nauczyć trzeciej trasy, bo będziemy z licencji, ponieważ będziemy ją grać drugim samochodem. Czyli tym. I będzie... Dobra, interesująco. Chodź. Dobrze, pięknie. Zwolnimy, żeby ten pachołek zebrać. A ten skok pierwszy, jak będziemy jechać z ludźmi. O, cholera. Pewnie mi zostanie pachołków w takim razie. Ty nie wiesz, które tutaj jest dużo. A, 5. Mniej niż na trasie pierwszej. O, jeden pachołek. Ale tu jest trochę dużo tych bubien. Mi się nie podoba. Mogę jechać też dołem. Ciekawe, co na dole coś jest. Nie mogę na dołem jechać. Mogę czy nie mogę? Mogę! O! Okej, czyli nie muszę tego skoku wykonywać. Okej, to jest na razie moja ulubiona trasa, jaka jest w tej grze. Ta trasa mi się mega podoba. Jeszcze tylko trzy pachołki! Aha, musi się dać przejechać, bo tą trasę musi się dać też przejechać w drugą stronę. Okej. Got it. Zrozumiałem. Dwa pachołki! Chodź, bo... Dwa pachołki! Świetnie! Jeszcze tylko jeden pachołek! No czy on nie brzmi jak Patryko z Gwiazda? Szczerze! Patryku z Gwiazdo! Zrzuciłeś wszystkie pachołki! Teraz szybko na metę! Widzimy! No trochę brzmi, nie? Typowo.
Witamy, witamy szczęście. Ja zdążę, zobaczymy. Nie mam pojęcia, jak mi zajęły poprzednie okrążenia, ale... Ale spoko. To jest najdłuższy skok, jaki był w jakiejkolwiek trasie, w jakiejkolwiek grze. Więc no. W sensie, chodzi mi o Tunka i Tunkład. Więc no. A Tunkład brzmi trochę jak Lord Farquaad. Tak w sumie zastanawiając się trochę. Lord Tunkład. Lord Tunkład. Koniec. Ja pierdolę, kolejny mem na kanale. Lord Tunkład. Mówcie mi Lord Tunkład. Dążę czy nie? Oby. Tego nie chcę jeszcze raz jechać. Długo tutaj to jest. Czy pod górkę? Na szczeblach? Po szczeblach bardziej. Dobra, easy win. Moje gratulacje! Idziesz do przodu jak burza. Teraz możesz wybrać pojazd lepszej klasy. Lepszej klasy? Proszę państwa, zaczynamy zawody! To i jeszcze raz, tylko szybciej. Fuck me, man. Dobra, kawakasi. Go. Na miejsce! Let's fucking do this, boys. Mówię, czemu ona się śmieje za każdym razem, jak się wyścig zaczyna? To mnie interesuje. Matko jedyna! Gościu nie żyje, to jest niemożliwe, że on to przeżył. Został zmasakrowany na samym starcie, holy fuck. Nie, puro. Nie! Matko, co tam się stało w tyłu? I wyszedł na szwanku, nie wierzę. No i to są wyścigi, panowie. Ne, chłopaki, wracamy do gry. O, mamo, oczywiście będzie nowe jako toru. No bo jedziemy szybciej, to wiadomo, że będzie nowe jako toru. No, to jest obvious, nie? Gratuluję pobicia rekordu toru! No raczej, że tak. Kurwa. Oczywiście, że tak. O no! Gdzie jest mój rekord toru? Nie, tu! Okej. Okay. I'm alive? I'm alive? I'm alive? Ha! Głuchy pościgi i kubaty głupie bohater. Gratuluję pobicia rekordu toru! Of course! Raczej nie inaczej. A zobaczcie, co się będzie działo na kolejnym i potem jest jeszcze auto bonusowe, które jest dopiero co najszybsze. Czy ty, no wiesz, co pytasz. Więc no. Czy ja właśnie obiłem tą skrzynkę, jak? Dostał, ła. Będą mi jaja właśnie, od drugiego poziomu się zaczynają jaja w tej grze i to... Trzeba przeboleć te pierwsze... Ten pierwszy poziom, ten denny, ten wolny i w ogóle. A potem zaczynają się jaja, no. Basically. Jest śmiesznie. To jest taka fajna prędkość właśnie ta dwójka. Nie za szybko, nie za wolno, tak wiecie, tak fajnie, tak idealnie, nie? Dwie miny w innym miejscu. No i tu mnie, o właśnie, ciężko tu, o Jezus, okej. Okay. Jeszcze nie poniżej minuty, no bo tutaj potrzeba szybszego jeszcze auta. Bo poniżej minuty, ale dajemy sobie radę, nie powiem, że nie. A leć! Tak się rozbijesz o to. Ostatnie okrążenie! Gratuluję pobicia rekordu toru! Chciałem przyhamować, bo mnie pewnie goniła z powrotem. No. Więc tu widzicie, że już będzie to wszystko... O fuck! We własną chmurę wjechałem. Nie! Nie złapiesz mnie! Nie złapiesz mnie! Nie złapiesz mnie! Złapała mnie! O! Proszę bardzo! Miło! Easy! Teraz wszystko szybciej pójdzie. Znaczy jak będą kolejne trasy, to może być ten. Mogą tyle samo zajmować, ale zobaczymy.
Jakaś ta afrykańska była fajna, podobała mi się. Jak to jeszcze? Ja. Zadziwiony w innym miejscu. Ło, nie, 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 kolego. Ten zakręt jest za dziecki. Na trzecim poziomie trudności ten zakręt będzie nie do zrobienia. A na jeszcze wyższą to sobie nie wyobrażam. Masakra. Jak oni tak dobrze jadą? Że ich nie wywala, nie? Ale to są boty, no to wiem, że to są boty. Koniec! Nice! Czekajmy, że to pół minuty szybciej tak naprawdę, żeby jak pojechać. Oto kolejny wyścig w tych zawodach! Zacznę żygać tymi czasami. Na miejsce! Gotowi! Start! To teraz się nie zaśmiała? Wjeżdżają w ścianę, ja co tu się dzieje w ogóle, ja pierdolę. Matko jedyna. Start tych wyścigów jest zawsze fajny, bo się dużo dzieje, a potem się jedzie samemu z przodu i jest tak trochę zmienną. Do widzenia. Do widzenia. Tyle was było? Siup! Mogę ze śmiechu. Mikołaj, biegam Mikołajem, bo by mnie ludzie zabili, jeżeli nie zagrał Mikołajem, no bo Mikołaj to jest... Tylko w tej grze jest Mikołaj, więc musiałem nim zagrać, to jest oczywiste. Gratuluję pobicia rekordu toru! Ho ho ho! Ho ho holy shit! A też się też łatwiej przejeżdżę teraz. Elegancja. A, myślałem, że będą 3 miny, ale nie, po co? A w drugą ktoś wjechał? Chyba nie. Oh well. Mówię, jak tą grę zmasterujecie, to... nie macie czym przejmować. Przecież nawet mi się zdarza przegrać na tych szybszych prędkościach, na trójce i na tym podłączonym samochodzie. Oczywiście się zdarza, to nie jest tak, że wygram wszystko za pierwszym razem. To się niekoniecznie musi stać. Ostatnie okrążenie! A miałem mieć ciekawe, to dostałem jakie to. To tak gówno. Kupsztal. No i kto mi na nie wjechał? No nie wierzę. Co się dzieje? Magnaci, co się dzieje? Krzywo, ale niech będzie. Ale dostał jednak tą chmurą. I bardzo dobrze. No, i mamy to. Po raz setny to zasadzie, żeśmy przejechali. Siema Kuba, witam cię serdecznie. Koniec! Koniec! Też 3 minuty. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! O! A tu jeszcze nas nie było.
Oj. Leci! Plus. Jak w 95. O kurwa! Co to było? Tak, nowa. Ale ma krótki strasznie ten śpiech i jest powtarzalny często po prostu, nie? Matko, myślałem się zesłać do śmiechu. O nie, ona jedzie za mną. Pinki. Uzdrowiłem sobie samochód pierwszy raz, wow. Hihi, versus haha, versus koko. Czyli odjazdowy rajd. Jak tu woda jest. Patrzcie, jak moja broda absorbuje tą wodę. Jakieś jaskini wjeżdżamy? Ty, pojąbana jest ta mapa. Trochę complicated, nie powiem. Sumo z tymi minami to ma naprawdę przejąbane. Okej, no i to ja rozumiem. Jest ostatni wyścig mistrzostw i mamy mapę nową. To mi się podoba. Gratuluję pobicia rekordu toru! Pięki. Ceniam. Nie znaczy dwie to były. Jedna. O. Rozwalamy tą. Gdzie to wygląda jak Grecja? Ja mogę się mylić. O nie! No! Ty, widziałeś się typiarza, jak ten? Zrobię skrzynkę z przed nosa. O nie, umrzesz typiarzu. Śmiej cię malną. Nawet nie wiesz, co mnie czeka. Oj, ty nawet nie wiesz, co cię czeka. No. Idź w kolejne, Skimosie. Tak? Proszę bardzo. Nie ma problemu. Co za typo? To samo co ja zrobił. O nie, tak być nie będzie, masz. No. Tak ja uczyła rasizmu. Mikołaj się nie pierdoli, Mikołaja każdy jest równy. Każdego porówno trzeba zabić. Proste. Mogę sobie się próbę do toalety i potrzebuję jeszcze jedno okrężenie wytrzymać. Zanim mi rozpierdoli kiszki na pół. Ostatnie okrążenie! A gdzie jest tylko toju, co? Typiarzu. Że powinienem założyć czapkę Mikołaja, żeby się wczuć w to bardziej. Jeszcze nie poja na filmy i streamy w czapce Mikołaja. Przyjdzie poja na to. Aaaa, z tą rakietą. Dupień. Nie. Chociaż to było pod górkę, to by raczej by się nie wyciła, ale... Rozpierdoli mi kichy, ale kto by się przejmował? Tylko się zesram i to wewnętrznie. Ała! Przestanę śpiewać, dobrze. Jedno świętare bez przesady. Ja po prostu sobie wyobrażam tylko Mikołaja na kładzie, jak kogoś pija i ma takie. O! Frajerze! Tak sobie to wyobrażam. Nubie! Tak sobie go wyobrażam. To jebane, jaką ma brodę. Broda jest większa niż jego ciało. Nie, moje poczucie humoru jest... Jest dziwne, jest skomplikowane. Śpieszę mnie dziwne rzeczy w ogóle. Także... Ja mam swój humor, to jest chyba najważniejsze, że... Mam swój humor, nikogo nie kopiuję.
koniec! Patrz jak się pierdoli, jep. Dobra, przeszło, miałem takie rzeczy takie... Żołąd, ale jest przeszło. Udało ci się wygrać! Jesteś mistrzem świata! Jesteś mistrzem Twoje świata! W następnych zawodach oceniam bardzo wysoko! To się poczucie chłopowe. Widzisz, mamy więcej wspólnego niż myślałem. Okej. Okay. Proszę państwa, zaczynamy zawody! Oj, to jest trochę zróżnicowane. Mamy dwie mapy, w jakiej klasie możesz na której mało byliśmy i mamy jedną, na której byliśmy już dużo, ale nie szkodzi, bo jedziemy w drugą stronę teraz. Pani panowie. To będzie pierwszy wyścig w tych zawodach! Zmieniamy znowu samochód. Na miejsce! Gotowi! Start! A, to było Maroko, gdzie byliśmy przed chwilą. Te właśnie komentarz Szymona, to było Maroko. Okej. Okay. No i ta trasa z samochodem szybkim, o kurje. To będzie interesting. Ja się w ogóle cieszę, bo moje poczucie humoru, czy moich komentarza itp. itp. To jest zlepek ogólnie wielu różnych osób, ale też jestem sobą w tym wszystkim. To jest taka dziwne, bo ja mój komentarz jest do Elevena podobny. Mój komentarz jest do T-Volta przede wszystkim. I mam też swój własny prywatny komentarz, swój prywatny styl. Complicated as fuck, ale tak jest. Też pamiętam, że na początku zaczynałem. Miałem toalety, ale powiedziałem, że miałem takie zjazd w żołądku. Jest okej. Okay. Na razie nic się nie bulgocze, jest okej. Okay. I no, kontynuując. Dużo czasu kraftowałem w ogóle cały ten swój styl i też na początku pamiętam, jak nagrywałem, to bałem się w ogóle używać angielskich zwrotów, a jeżeli już ich używałem, to tłumaczyłem, co one znaczą. Teraz wywalone. Jeżeli rozumiecie moje angielskie zwroty, to spoko, jeżeli nie, to nie. Ja i tak się posługuję pongliszem tak zwanym. Gratuluję pobicia rekordu toru! Pongliszem tak zwanym na co dzień, więc why not? Więc why not? Wszyscy w ogóle się przydaje angielski, bo takie oni wszyscy mają takie ej Mati, bo tu ten nam wysłać coś. A, to się uchyliło, bo nie dostaję drugą. Ja to dostaliśmy jakieś maila po angielsku, tam z zagranicy i takie to wyższych swej, takie weź tam to przetłumacz, nie? Ja ci przetłumaczyłem, że ten, że zamykają zakład, nie? I oni takie, co? Jak to? Jak to zamykają zakład? Ja powiedziałem, ja sobie robię. No. O, rany. Było i tak. No. Ale dobrze jest angielski znać. Właśnie do takiej sytuacji, że takie... Trochę się można pofleksować, nie? Że hej, angielski znam. Takie, o cholera, to choć się przydasz. Więc no. Na przykład, nie wiem, zamawiają coś i przyjedzie jakiś kurier, jakiś zagraniczny, czy jakiś ciapak, który tylko po angielsku umie rozmawiać i po swojemu azerbejdżańsku. No i kto musi pomóc, to ja muszę pomóc. To jest fajne. Wydaje się ktoś taki jak ja. Ostatnie okrążenie! Ja się w ogóle cieszę, bo nie chodziłem żadne kursy, nie chodziłem na nic, tylko mnie angielskiego nauczyły gry. Może nie komputerowe, ale gry. Bo kiedyś gry nie były po polsku. Gry były po angielsku. I było bardzo mało spolszczeń do gier. Jak ja zaczynałem grać w gry w 2008 jakoś, 2007. I trzeba było sobie radzić czym? Słownikiem. No i się nauczyłem grać w gry ze słownikiem i nauczyłem się angielskiego tylko. Ja mam tak samo. Nie znam po polsku, ale znam po angielsku. Jest tak, no. Jest tak. A bo czasami jak coś mówię, to mi się blują dwa języki. W sensie, że tutaj trochę z tego i na przykład czasami spolszczam jakieś słowa. Czy spolszczam bardziej jakieś słowa. Na przykład loop to jest pętla, nie? I na przykład jeżeli macie dwa przejścia, wiecie, w lewo i w prawo, ale te przejścia prowadzą do jednego miejsca, to one się lupują. Rozumiecie, o co chodzi? To się lupuje.
Ale to jest, akurat dużo osób używa właśnie słowa lupu, że się coś lupuje. Jest nie, nie jestem oryginalny ani specjalny. A to był przykład, który dałem, cieszcie się. Oto kule! Sundy na pudy. Na miejsce! Gotowi! Start! Ja coś czuję, że przez tą grę frunę absolutnie. Matko jedyna! O no! Kurwa, mi się świat zawirował! Chryste, panie! No i też w moim komentarzu często robię jakieś różne efekty dźwiękowe, czy... Jezus, właśnie, no, coś tego typu. Ja reaguję na grę. Jestem poeta, moim zdaniem. Kurwa, babo! Co mi zrobiłaś? To bardzo zabawne. Jeszcze mi zabrała paczkę z przedyja! Na przykład mówiłem ze znajomym, że ktoś inaczej się zachowuje sztucznie, by dbać o swój image, a dlatego zastanowiłem, jak to przetłumaczyć na polski. Aha. Właśnie, a jak przetłumaczyć coraz bardziej o swój image, no? Opinię publiczną, no dobra. Chyba 5 minut pieniędzy to znaczy po polsku, bo dla mnie naturalnie mówić po angielsku. Tak, dla mnie też naturalnie mówić po angielsku. Szczególnie, że... O, matko jedyna! O, tak? Tak? Kurwa, tak? Panie sierota? No. Wracając, musiałem się na kimś wierzyć. O nie, o nie, o Jezu! Jestem strasznie wokalny, strasznie... bardzo reaguję na rzeczy dookoła mnie, więc... Więc to. Strasznie empatyczny też jestem. Emocjonalny też bardzo, tak jak mówiłem. Ale dostałem tu wpierdol na tej mapie. Jezu, muszę to z tego wyciąć teraz. Więc to, ja często na przykład, jeżeli słucham jakieś piosenki, to słucham je dokładnie. Dlaczego jest zajebista, to jest takiego zajebistego, jak tutaj te. Więc... Matko, przecież oni mnie tak łoją, że to jest szok. Więc co, to jest CBI i moje słuchanie piosenek. No to jeżeli ja z tego wstanę, to jestem bogiem tej gry. Chciałem do progu. Jedzenia. Co się dzieje na tej mapie? Hallo! A, sobie skręciłem. To pojazd naprawić mój. Co tu robi kamień na środku drogi? Mówiłem, że na szybkim podgłosie to będą mapy katastroficzne? Mówiłem. Ona zrobiła to samo co ja. I to jeszcze ta szpada, która się śmiała ze mnie wcześniej. Umrze. Po prostu umrze. Dobra, ready, możemy jechać. A jedź sobie. To już nie miałeś minę, bo ja kiedy bym cię musiał zabić. No patrzcie ją, no! Gin! Dobrze. Puściła rakietę, ale poleciła ta rakieta do tamtej baby. Powinna przynajmniej. Dobrze, niech lecą. Bo ja z tego wstanę, spokojnie. Ja z tego wstanę, ale teraz swój pokój zlecie, wiecie? Lock in! O nie, zrobiłem takie paczki. Ja wiemy, to mógł być bus! Dobra, uwaga. Ostatnie okrążenie! Gratuluję pobicia rekordu! Ale się w niego wierzę! To jeszcze paczki z Petosa! Ale do tego poleciał kolega! Dobra, Doli, chodź tutaj! Ja cię dorwę! Nie bij mnie! Dobrze. Musimy ją dorwać! Nie wyślij paczki! Ja dostanę rakietą, okej, to jest bardzo duży plus. Na tą rakietą dostanie. Ty się zablokował? Dobra, let's go, lock in. Nie! Oh, dobra. Uj, nie zablokuj się teraz! Goń sumotykę! Go! Nie, coś puści rakietę niebieską! Dobrze! Musi ją dostać, ale emocje, panie i panowie, Jezus Maria! Emotions! Ktoś się z tego wybronił? Oczywiście się wybronił. Chyba nie wybroni. Gin! No! Także mi nikt nie pizdął. O! You wanted to! Koniec! Udało się! To było close. Taki challenge mentalny ze sobą, żeby z tego wyścigu nie przegrać, także...
To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! W tych zawodach! Dobrze. Na miejsce! Gotowi! Comeback is heal. Dobra. Teraz absolutna dominacja. Wkażające potrafię teraz... O! Dominacja. Proszę bardzo, widzieliście to? To się nazywa dominacja. Absolute annihilation. Jany. Chciałem powiedzieć coś bardzo brzydkiego, ale tego nie zrobię. No. No, to zostały nam jeszcze eliminacje, bo to jest na punkty czy na czas? Nie, to jest kolejne mistrzostwo już chyba, nie? Bo jeszcze nie wiem, gdzie na tych mapach jechać. Au! No! Stop mnie, chmuro! Fejska, chmuro! Haha, uciekłem! Uciekłem! Chyba, to na klatę przyjmę? No, przyjmę to na klatę. Jani. O! Co się w tej grze dzieje? To jest po prostu szok. Da się takich jak dobrze bawić, nie mówcie, że nie. Też musicie dobrze się bawić sami ze sobą. Musicie samego siebie ośmieszać, bo inaczej to nie ma sensu. Tak, ja to cudo, no. Pobicia rekordu toru. Oj tak, Atuka jest tylko lepszy. A czemu się zadał? Wie. Ty piźnie niczym. Jedzie jakaś kurwa gruba w samochodzie. Oho, na pewno. No ty myślisz, że tam się nabrać na to? O nie. On tym dostał? A nie, dobra, chciałem już. Tu w ogóle skryty są, panie i panowie. Nice. I warto też ogólnie pamiętać, jaką oni mają trasę, bo oni oczywiście jadą cały czas tą samą trasą, to są boty. Więc łatwo im po prostu podstawiać jakieś niespodzianki na trasie. O nie. O nie, rzucona. No ja wszyscy są, wiesz, skupieni w jednym miejscu i zaczyna się Armageddon, no to jest zajebiste. A jak jest właśnie trzecia szybkość, albo szybkość ta najszybsza, ta bonusowa, że tu mamy, to tam się dzieją takie jaja, bo tam się nie da tak naprawdę mieć takiej przewagi, jaką my mamy często. Bo tam wszyscy jadą praktycznie tak samo, czasami jadą nawet szybciej od ciebie i się po prostu nie da. Plus są takie mapy, oni są boty mimo wszystko i ciężko za nimi wyrobić, więc mówię, kolejne wyścigi, kolejne licencji C, to będą jaja. Więc są zawsze. Im szybsza prędkość, tym większe jaja w tej grze. Co mówiłem już wcześniej. Dlatego trzeba przeboleć ten początek. Ostatnie okrążenie! I potem jest zajebiście. Na pewno. O Jezu, no dobra, na pewno. To jest useless. Ja mam trochę przewagi. Nie jakoś zajebiście dużo, ale trochę mamy. Tu do postawienia, nie wiem po co. Pok. Chyba niech będzie. Wjechali w tą, a nie wjechali w tą? To macie teraz tak. Smacznego go. Tak, bo ja cię kojarzę. Ogólnie. Ja cię kojarzę. I wydaje mi się, że byłeś u Mitka kiedyś? Albo oryginalnie w ogóle i zawitałeś też do mnie potem? Ja nie wiem, może tak było. Albo mi się kobiety z inną osobą ten myli. Już tyle osób się człowiek poznał na tym platformie, że makabre, ale twój nie kojarzy. Było się dużej ilości osób, no to okej. Okay. No to możliwe, że nawet mówię dobrze, ale cholera. Świat mały, świat bardzo mały, tak. Nie wiadomo, kogo się wiesz, kogo się spotka na swojej drodze. Dobra, koniec! Nie!
kojarzy ludzie, jeszcze nie wiesz, w kurcie, bo ja też się szanuję. Udało ci ja też często wysyłam sobie kojarzy, żeby sobie kogoś. Twoje szanse w następnych zawodach oceniam bardzo wysoko. Tak, teraz ostatnie mistrzostwa. Ooo. Proszę państwa, zaczynamy zawody! I mamy tą Afrykę pieprzoną, na którą czekałem cały Zobaczymy, czas. Zobaczymy, w jakiej klasie możesz startować. Zaawansowanie. To będzie pierwszy wyścig w tych zawodach! Zobacz, eksperci potem. Na miejsca! Gotowi! Start! I ta sama potem jechać tylko w drugą stronę. I je! Niech się dzieje! Jezu, miał bomby, ja by to rzucił! Jesus Christ! A czy ja o Boże, jak pojechałem. A czy ja ogólnie gadam, no bo ja ogólnie dużo gadam. Bardzo dużo gadam. Ja... Był 12-godzinny stream, czy 24-godzinny stream, który mieliśmy na tym kanale. I mi się gęba nie zamykała. Jedyne, co mnie pokonało, to ból żołądka, który uniemożliwiał mi po prostu mówienie dalsze. Musiałem chwilę odsapnąć. Bo wiecie, być tak złożonym cały czas w tej pozycji nad mikrofonem, ciężko jest dla przepukliny i dla... na przepony, przepraszam, i dla żołądka ogólnie, więc możecie się tego domyślać. Dlatego chcę zrobić w przyszłości kolejne 12-godzinne streamy i 24-godzinne streamy. Ale na 24-godzinny stream potrzeba dosłownie... No prawie, że cały... No, prawie, że... Praktycznie cały dzień łączony z życia jest. Więc... To trzeba mi po prostu poświęcić cały Boży dzień na to. A szczególnie jak się mieszka z narzeczoną, ty właśnie z dziewczyną. No ja na tak aktualnie mieszkam. I... Na przykład mam weekend i okej, mogę sobie zrobić 24-godzinny stream, ale... Wolę spędzić z nią czas. Bo w tygodniu pracujemy, więc... Dlatego raczej do takiego streamu najbliższe to się nie dojdzie. Ale nigdy nie mów nigdy. No, po rakiecie. Tak, bo gadanie nawet jak nikt nie ogląda, to właśnie jeżeli ktoś wejdzie na stream i będzie cisza, no to z tego streamu wyjdzie, jeżeli zobaczy, że coś się dzieje, jest gadane, jest mówione itp. Itp. No to jest szansa, że się zainteresuje tym streamem, da mu szansę i w ogóle. Ja na szczęście, tak jak mówię, mam strasznie gadane. Gęba mi się nie zamyka, cały czas mój mózg pracuje, jakieś nowe rzeczy wytwarza do rozmowy, więc... Ja mówię jakoś, wiecie, elokwentnie z taktem i szykiem, bo nie. Mówię po chłopsku, tak bardziej po normalnemu i jestem dla siebie sam towarzystwem. Wiecie, bo siedzę sam. Wiem, że jestem z wami na streamie, ale siedzę sam, rozumiem to słowo. I tak jak mówię, ja jeżeli wy sami potraficie siebie ośmieszyć, to jest super. Pamiętajcie, nigdy na swoim szczęściu nie polegajcie na innych. Polegajcie na swoim szczęściu. Od samych siebie. O, bo jeżeli na przykład całe życie będziecie opierać na jednej osobie, i ta osoba nagle puf, jej nie ma, to zostaje z was pusta skorupa, bez człowieka. No, też się rozwija, dlatego ja sobie cenię naprawdę, że mam... Nie mam jakiegoś kanału, wiesz, niesamowicie wielkiego, bo bądźmy szczerzy. Ale mam osoby, które regularnie na moje filmy przychodzą, moje filmy oglądają, które na streamie przychodzą, z którymi mogę porozmawiać. I to są osoby, które ja znam i one znają mnie i to jest taki community, gdzie my się znamy, nie? I pamiętajcie, wtedy załóżmy, żeby mi się wybuchło, nie? Załóżmy, że na przykład jutro bym się obudził, mam 100 koła subów na koncie, nie? W tym momencie jest na kanale 100 tysięcy osób, z czego ja znam może 15. Tak wiesz, tak znam, że faktycznie rozmawiałem z nimi więcej niż raz. I to jest przerażający kontent. Ja mówiłem milion razy na streamach, na filmach, czy coś, że... Najbardziej przerażający koncept dla mnie, jako youtubera, jako osoby właśnie w takiej profesji jak ja, że w momencie, w którym się jakiś tam sukces osiąga, nie jest się w stanie porozmawiać ze wszystkim. To jest straszne. Znaczy nie, zawsze swoją społeczność, bo znać, nie wiem, memy jakie macie, czy to lubią jako ogół, ale nie znasz każdej osoby indywidualnie. Nie jesteś w stanie kontrolować takiego wielkiego tłumu.
I to jest przerażające dla mnie. Oha. I no. A tak to wiem, że mam takie community, takie zgrane community. Malutkie, bo malutkie, ale... Ale no. Jasne, ale własne, jak się mówi. Jestem z tego powodu happy. I tyle. Jak sobie mówiłem wcześniej, nie wiem, czy byłeś na streamie już wtedy, czy nie, chyba nie, że dzisiaj albo jutro, czy jutro, wrzucę na kanał mega ważny film dla mnie, właśnie. Dlatego jak będziesz miał chwilę, jak ci wyskoczy potem mnie, to mogę sobie go obejrzeć. Byłbym bardzo wdzięczny, bo tam trochę do pogadania to będzie vlog, także mam trochę do pogadania i do przekazania. O, to bardzo miło. To jest jeden, dziękuję. To właśnie indywidualnie, nie? Że... Pamiętam jak właśnie na przykład... Boże, kto to mówił teraz? Nie wiem, czy to nie mówił Eleven przypadkiem. Eleven albo na przykład Jacksepticeye czy Markiplier przede wszystkim właśnie bardzo, bardzo dużo o tym mówił. Że właśnie oni mówili, że na początku mieli takie, nie wiem, kanał 10-15 tysięcy załóżmy. I wiadomo, że 15 tysięcy osób by się postawili w tym miejscu, to jest tłuj osób. Ale było to do kontrolowania jeszcze tak powiedzmy, że mimo wszystko każdy mógł do niego napisać. Wiadomo, że pisało 15 tysięcy osób, to załóżmy, nie wiem, 100, 200, 300, no bo tak to się przelicza. I miał mimo wszystko ten kontakt z nim. Wiecie o co chodzi, że... mimo wszystko te najbardziej łapkowane komentarze, podki mamy to oczywiście od osób, które znają już ten kanał, osób, wiecie, i tak dalej, i to wszystko. Ostatnie okrążenie! I no. I potem jakby zaczęli rosnąć w siłę, jeśli chodzi o subskrybentów, to ta granica zaczęła się niestety trochę roztapiać, więc... Jak ja to ominąłem, nie wiem. To jest przerażające, naprawdę. Ja na przykład teraz dobijam 1000, był pomału, a jeszcze niedawno, miesiąc temu miałem o 300 osób mniej. Więc dla mnie to już jest plus 300 osób na kanale, które zasubskrybowały i to jest też przerażające. 300 osób to jest dużo osób. Właśnie każda subskrypcja to jest osobna osoba, no tak to ujmę. Wiem, są boty, wiem, są te, są multikonta, ale to multikonto musiał ktoś założyć. Wiem też, o, a mi się ziewa, co jest? Ktoś to musiał tego bota napisać, zrobić go i tak dalej. Ktoś musiał to konto założyć lub bota po prostu ustawić właśnie. Więc za wszystkim stoi ktoś. To jest kąsek, który odpala głowę. Jest słodko, trochę ci nie było. Nie powiem. Czas wygląda trochę przygodnikowo. Psychotycznie! Koniec! Jak z Afrykę? Oto kolejny Afryka! Błagam, żeby ustawił na tą wielką lampę. Nie! Gotowi! Bez sensu, że daję drugą stronę. To jest bullshit. Może za drugą stronę sobie nie wiem o tym. O! Czemu we mnie? To znaczy? By się rozglądał. Chyba, że rozgadał. Nie? Musiał się być rakieta. Z nim zawsze można popisać, pogadać prywatnie na Discordzie. Zawsze, wiesz, jak mam czas, to wejdę na głosowy, tam porozmawiam. Jeżeli nie mam czasu pogadać, to zawsze mogę odpisać. Chyba, że jestem w pracy, no to odpiszę jak wyjdę z pracy, wiadomo. A bo chyba, że śpię. Rozgadam, no to i tak zrozumiałem. No! Patrzę to. O nie, złym miejscu. Jest zampa!
To lecimy! O nie, odbiła mnie w bok! Tu za małpa w kapeluszu. Czyli ta małpa jest w dwie strony. Już nie skończyłem ostatni, zapomniałem, że nie mogę ostatni skończyć. Holy fuck. To będą Chiny? Chyba tak. Nie jestem pewny. Nie? Tam. Petra, aha, okej. Okay. Ja nie wiem. Nie wiem, jak się nazywają te miejsca. Znam Chiny. O Jezus. Ja dzisiaj mam też ogólnie dobry humor. Mimo, że jestem po pracy, to mam dobry humor i... I no, ja mam dobry humor, ja dużo gadam. Bo wiecie, jeżeli... na czymś spędzacie dobrze czas, to... Nie spędzicie ani minuty tego czasu. Nie wiecie, o co chodzi. Tak samo, jeżeli pracujecie w pracy, którą lubicie, kochacie, to nie przepracujecie ani jednego dnia, nie? Oj, kolego. Aha, to zajebista rakieta. A, to ma samochodów? No dobra. Dawaj, gruba się, lecimy! Paczka jest w powietrzu, której nie zebrałem. Interesujące. Dostaniesz tym. A nie dostał. Znaczy dostał, ale miał tą tarczę. God damn it. Się zajebi się dobry humor. A prawie mi ten humor taka zepsuła, bo nie chciała się włączyć mapa. Ale na szczęście wszystko poszło dobrze. Nie ma tragedii. Nie muszę iść na Jokera. Nie, dziękuję. Widziałem po opiniach. Nie, naprawdę dziękuję. Terrifiera trójkę obejrzałem ostatnio. Nie byłem w kinie, tylko zobaczyłem na internecie. Nie wiem, czy oglądaliście któregoś Terrifiera z tym Artem, z Clownem. Tam, gdzie po prostu on niszczy ludzi na wszystkie wymyślne sposoby. I szczerze, ja obejrzałem to, przeskipowałem cały film i tylko te sceny morderstw oglądałem, nie? Żeby zobaczyć, czy one są faktycznie takie niesamowite, jak ludzie piszą. I szczerze, kurwa, nie. Widziałem w grach znacznie lepsze. O, dupno w powietrzu. Nie boję się, odpadnę. To mogę przestać ten, dostawać do tych rakiet? No albo czasami na przykład, nie wiem, siedzisz na telefonie, masz położony telefon na... Znaczy ja tak mam. Mam położony telefon na... Nie, to... Mam położony telefon na... Muszę się skupić. Na łóżku i na przykład on się kładzie na telefonie. Albo jakże ja mam tu twarz, tu telefon, to on się położył tu, żebym nie widział. Takie, atencja dla mnie do telefonu. Dobra, nawet dwie baby zostały w ogóle. Zostawcie Mikołaja. Zostawcie Mikołaja. Nie wyłagajcie go. Tam ciągle gra muzyka. Jakoś coś tam leciało. Kurwa, nie będę piosenka leciała. Zostawcie Tytanika. Jak ja mam dobry humor jak dzisiaj, takie mi rzeczy do głowy przychodzą, że ja czasami sam się dziwię. Sam nie rozumiem, skąd mi to do głowy przychodzi, ale... Ale przychodzi. Mówię, to ten mój mózg to jest klątwa, a czy błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. O, zebrałem! Wypadnę w lupie. Wypad z tym! Ostatnie okrążenie! O, nie zdążyło na szczęście. Kurwa, jest min. Ty, patrzcie, odpada, zablokowała się tam. To się zrobiło, że się zablokowała i jestem ja i ta skrzycząca baba. Terrifier trójka właśnie miał lepszy pierwszy tydzień niż Joker nowy. Taka. Joker nie powinien dostać właśnie z tym Joaquinem Phoenixem, nie powinien dostać
sequelu, absolutnie. A szczególnie, żeby nie robili języka musicalu, no bez przesady, kurwa. Już okazało zrobić musical, no. Szanujmy się, nie? Tak jakby spróbuj się obchwatka zrobić, a nie, w sumie zrobili spróbuj się obchwatka horror. To jak tak jakby zrobić z... Kurwa. Jakby zrobić... Z Piły Wieczorynkę, o. Na przykład. Ja mi samochód wykrzywiło, widzicie to? No rany. Nice! Jezus. Jeszcze jeden. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! Chiny. Na miejsce! Już ktoś tych teraz. Czasem sobie taki wpierdol. Się nie powtórzy. A to jedyna, co tu się dzieje. Nie! Tu w wyścigach gra muzyka z... tych, z... licencji, nie wiem, czy zauważyliście. A w tukarze nie generalnie, wiecie. Muzyka z licencji gra muzykę z licencji, a nie, że gra nagle gdzie indziej. No, jakby tak nie masakrują, to jest git. Patrzcie w ogóle tą! Na początku co ona robi? Czemu ona się wraca? Co tam się stało? Ale ona się przedrukowała na samym początku. To może ją ten, może ją zdublujemy. Może ją zdublujemy. Gdzie ona jest? Tutaj gdzieś? Nie ma jej, ty gdzie ona jest? Poczekajcie. Ma jej tutaj. Ma jej tutaj. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest, ej. Typowo, musimy zobaczyć na powtórce. Bo nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Zobaczymy. Może znajdziemy. Trzecie, czwarte. A, i dzięki temu będziemy jechać ostatnie okrążenie sami. Jeżeli dobrze liczę. Tak, bo zdublowaliśmy tamtą, więc gra uznała, że już został wyeliminowany. I jak ten Nanook skończył, teraz okrążenie jako ostatni. Ostatni, bo nie skończyła tamta Pinki. To gra uznała, że aha, no to jest ostatni, to odpadasz. Więc idziemy ostatnie okrążenie sami. Fajnie, że to się stało. To jest akurat bug, który znam, który jest znany. Więc no, zobaczycie, że będziemy jechać sami, będziemy mogli całą to pozbierać. Trochę samotnie będzie, no ale... Kurwa, tutaj jest! What? Przecież byłaś... To tam musiała... Co? Okej, okay, nie mam pojęcia. Musimy zobaczyć powtórkę, co się z nią stało. Musimy, pamiętajcie... Pamiętajcie o powtórce, żebym pewnie nie przeklikał. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale absolutnie nie narzekam. Też nie mam pytań, naprawdę. Na mapie była po mecie, w sensie już jakby zaczęła okrążenie, nie? Ale... Znaczy no, ty na tej mapie po lewej, nie? Ty na tym pasku. Ale ten... Ja nie wiem. Właśnie tego brakuje nowym grom, co mają stare gry. Nieprzewidywalność. Niektóre się takie jaja dzieją, a nawet nie muszą. Nawet nie dzieją się specjalnie, nie? Tak naprawdę. Tylko dzieją się, bo się dzieją. I to jest piękne. Tak samo, jeżeli macie pościg z całym tym, mocą w zadzie. Tam też. Każdy pościg jest inny. Co się zadzieje, to się zadzieje. Jak bety. Pa, 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 pa. Nie wiem, czy ona dostała na początku, czy nie mam pojęcia. No i sobie stoi tutaj. Chodźcie za karę. Tu.
Pewnie na prędkościach szybszych będą się blokować w niektórych miejscach, tak strzelam. No i my skończymy po ten czwarte okrążenie. O, i tutaj jest to normalnie. I ona odpadnie albo on. I będziemy jechać ostatnie sami. Bo teraz we dwójkę powinniśmy jechać piąte, a jedziemy czwarte. No my graliśmy też na streamie, też jest zapis na kanale. Ja na telefonie gram, mi się udało zemulować. Gram na padzie na telefonie. Bezprzewodowo, bo mi się udało emulować mocą teda. Koniec świata. Też telefon na tyle mocny, żeby to uciągnął, więc... Co tu tyle min? No, więc postanowiłem po prostu ich zdominować teraz za to ostatnie. I mi się udało, no to moje wszyscy wiadomo. Nie? No. Absolute domination. Ostatnie okrążenie! O, ty zajebiste, fajne. Daj na koniec gierki, no. Ty patrzcie w ogóle, ta się zablokowała teraz. Sorry, musiałem was zniszczyć. To fajnie, że pokonałeś go jego Mustangiem, tak? Czy on jechał Mustangiem? Jechałeś Mustangiem, okej. Okay. Tak wydedukowałem. Fajnie, że na przykład bierzesz swoją grę, którą lubisz i ją na przykład zmieniasz w jakiś tam sposób. Bo wtedy możesz na przykład grę, którą już znasz, doświadczyć na nowo i to jest zajebiste. Jego Mustangiem jest taki wyścig, zajebiste. I widzicie, proszę bardzo, na mapie jedziemy sami. Idziemy sobie sami. O, o, o. No co? No. Ile ci było? Bardzo wysoko. Okej, okay, panie i panowie, licencja C. Zawodnicy muszą przejść próbę sprawności. Tutaj? Są trzy rodzaje licencji. Zrób trzy okrążenia, przewracając wszystkie pachołki. Kurwa, powtórki zapomniałem. Nie, nie. Nie, chuj na streamie. Dowiemy się, czy mam została na streamie i tyle na powtórce. Koleja! Trudno się wobec. Boże, jakie dziwne te kłady, co jest? Tu leży na każdym tym. Tylko są dwa skarżne kategorii, serio? Skarżna bursi, bo tylko, że są trzy skarżne kategorii. Okej, nawet jest tunkara to jest, jeden z flagą. Dobra, teraz się będą jaja działo, będzie 50 pochołków? 50 pochołków! Roki nie teraz, Roki nie teraz, nie. Teraz nie. Papa jest zajęty. Nie, że Boże, tu się kurwa jeździ. Dobrze, że przynajmniej na mapie, którą znam, mniej więcej to nie będzie kosztować ten skok tam. No bez jaj. Ja się śmieję, zabijesz maciarz. Absolutnie. Wiem, tu wyjdzie i o powtórce i co? I nic, nikt nie przypomniał. Widzę zapomnienie. Jezu! Ja to jakieś kurwa wózkiem, że to wygląda, to wiecie jak to wygląda, jak mobility scooter. Tak to wygląda, dla grubych ludzi. Ło, wow, okej, okay, to było fajnie schowane. O, fucking hell. Okej, okay, to będzie ciężko zrobić autem drugiego poziomu. Oj, bardzo ciężko. No może jest tak ciężko, jak mi się wydaje.
Zobaczymy, jak zostanie czasu. Po pierwszym przejeździe na ślepo. Znaczy może nie aż po mapy, a na ślepo pachołki. O, shit, pet. Weź go, dobrze. Chyba jest długa. Jak pieron. Chyba 13. Okej. Speed and power. Gdzie jest moja flaga? Jest. No. Ale schowana. Mogę sobie trochę uciąć czas. No nie wierzę! Drugi raz go uderzyłem i się nie przewrócił. Pancerny pachołek, nie ma co. Dobrze. A musiałem się w prawdziwym życiu skręcić, żeby to uderzyć. A jest tutaj. God damn it. Dobra. Ja się skupię, żeby to przejechać szybko. Żeby mieć czas potem, ewentualnie na jakieś zwolnienia czy coś. Dobra, tutaj mam odkrytego, to jest plus. Kamienie pieprzone, okej. To byłoby znacznie cięższe, byśmy byli w Afryce, coś mi się wydaje. No ja pierdziule. Okej, minuta będzie, nie wiem, 40 może na ostatnie okrążenie. I don't like it, zbite. Dziwne, by tam nie było zbite, muszę trochę zwolnić. Okej, 5 pasów nam zostało. Okej. Let's go. Minuta 35. Ostatnie okrążenie! Zapieprzamy, czekajcie, czy zdążymy. 5 machołków jeszcze w takich mega kilowatych miejscach niestety. Na przykład ten. There we go, mamy go. I teraz ten garatek tutaj. Mam cię. Tylko 3 machołki! Ten biegający niestety. Zawsze tych biegających mam zbitych wszystkich przed ostatnim okrążeniem. A tutaj... Tutaj zapomniałem o nim. Gdzieś tutaj, prawda? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. Widzę Knoja. Mamy go. Tylko do bachu. Mam niecałą minutę, żeby tam dojechać. Holy, tak jest w połowie trasy. O, będzie blisko coś tu. Oj, będzie blisko. Świetnie! Jeszcze tylko jeden pachołek. Jestem w wodzie chyba? Tak. Okej. Pachołki! Teraz szybko na metę! Szybko na metę! Szybciutko, bo nie zdążysz. Dobra, easy! Ugranet! Noise! Panie! Moje gratulacje! Idziesz do przodu jak burza! Teraz możesz wybrać pojazd lepszej klasy. Klasy? Proszę państwa, zaczynamy zawody! O, baby! Zobaczymy, jest, w jakiej papanowa. Klasie możesz startować. O, mega. Dobra, to będzie pierwszy wyścig w tych zawodach! No to let's go. O, panie! Na miejsce! Gotowi! Ja pieciule, help me! O jedyna, jak 39. Ej, jebun! Dźwignę ściepło! O mygy! Ja nie wyrobiła! Absolutnie! O! To jedną złapałem. Doli uciekła. Chodź tu. Uff! Fuck me, man. Zostało nam dosłownie ile? Z tym wyścigiem jeszcze, no, 9 wyścigów. I będziemy mieli koniec gry. Bum! Mamy to. To ich teraz zrobimy w ten sposób. Proszę bardzo. Trochę się odgryliłem od nich. Jak widzicie, wszyscy cały czas w jednej kupie tutaj jeżdżą. Tu jest Armageddon. Od nich trzeba uciec jak najszybciej, bo będzie katastrofa. Gratuluję pobicia rekordu toru. No wiesz, dziwne, że... O, fuck. O, nie, wciła się. Wiedziałem, żebym nie ustanowił jako tutorial, mam
Samo 3 przecież miałem wcześniej. Dziwne, nie? Uch, okej. Happy koi, nie mogę go wyglądać, jaki wielki ma nos. I w ogóle tak wygina, jak się hamuje i ten. Masakra. No, jakimś cudem udało nam się na trzeci poziomie szybkości od nich odgonić. Nie mam pojęcia jak. Ta zaś się zablokowała. Ło! Była mina! Nie widziałem jej. Jezu, jak się wystraszyłem. Ogólnie oni na wyższym poziomie trudności, znaczy trudności, szybkości mają tendencję do blokowania się wszędzie. Grecja, będziemy w Grecji w końcu. Ty będziesz śnić? No. To ty powinieneś widzieć, jak ja gram w Geometry Dash, gdzie gram przez 3 godziny jedną mapę i jest cały czas po prostu ta sama, ten sam utwór od początku. To jest dopiero jebanina w głowie. Tam testujemy, o Jezu. Wiem dogonię, wiem przegonię. Chyba nie, bo już ruszyła. No ja przejebana, więc... Tak sobie nie wróci. Aha, ja w ogóle wspomniałem wam wspomnieć, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, ale tak wam powiem. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, że... Jakby to powiedzieć, im szybszy macie samochód, tym możecie lepszego boosta dostać. No ja jestem 3 poziomy boostu. Jest ten normalny, taki pojedynczy, jest ten taki podwójny, gdzie macie niebieskie pod spodem samochodu. A jest jeszcze taki jasny niebieski, który jest tak jakby kieruje wam samochód sam. Po trasie. Jakby normalnie, byście jechali jak bot. No i teraz pójdzie szybciutko z takimi samochodami, to chyba panie patrz. Ktoś to musi wjechać, nie wierzę, że nie. Pierwszy wyścig w głowę. Teraz czy widzimy teraz do Afryki na 3 prędkości? Pojebało? Koniec! Oto kolej! Tak. Na miejsce! Gotowi! Gdzie będzie partnego z gwiazda śnił po nocach? O Jezu, o Jezu! Kryste, panie, to było zajebiste! Osiedl. Nie było we mnie, okej. To mi świat i właśnie wybuchł. No, wjechałem w tu chmurę, naprawdę. Jejule. Nie mam słów. Teraz bardzo została. Kolej, kurwa, by ci się śnił po nocy. Dobra, no. O, wow. Ty został? Tak. No co za ty? Nie, to jest wojna. Ona tu wjechała pierwsza. Ona tu wjechała. Dobrze. To już chciałem tu rzucać. Trafiłem kogoś chyba tak. Nie wiem. Pomocy. Jest kibo spierdolił. To jest. Nie, bez kibo się. Wracaj tutaj. E, halo. Ja pierdziule. Co tu się dzieje? To będzie się ode wyścig, jaki był do tej pory. Gin! Matka, my z tego wstaniemy to. O matko, gdzie ja tego użyję, jak teraz nie znam na pamięć jeszcze. Na rampie! Powiedzmy, że to się udało. Udało się? Chyba nie.
O, fuck, super. Nara! Pocha moje gruby niebieskie. Chyba niebieskie, czerwone dupsko. No co, jak pieszy nie byłem! What the hell! Żałosne to było! O, mamy tego boosta. Patrzcie teraz, co się będzie działo. Nie! Jezu! Ostatnie okrążenie! Dwie na pewno dostałem, super. Nie obracaj się, nie obracaj się, nie obracaj się! Lecę na przyszłość, nie jechać tą rampą, bo to jest jakaś katastrofa. Kurwa, to jest wojna! To jest wojna! Nie, żeś pieszy, bo ci pizdą rakietą! Okej, on coś ma, dobrze, okej, poczekamy. Nie, nie, nie! Dlaczego?! Zajebiście. O, mam! Nie! Ja pierdziule, no nie! Odejdź mi z drogi, babo! Muszę zabić cię, to... Nie! Odejdź mi z drogi! Go! Nie! Trafiłem! Nie! No chyba was pogięło! Nie! Okej! Ja pierdolę! No to było pierwszy wyścig, który przegrałem, no bez przesady! To było za dużo. Cały ten wyścig to była wojna. Czytaj się! Nie chcę tego robić jeszcze raz wszystkiego. Wczytaj się. Nie. Wczytaj się. Nie! Zapraszam na odjazdowy rajd! Proszę państwa, zaczynamy zawody! To będzie pierwszy wyścig w tych zawodach! To nie będzie pierwszy wyścig, to będzie już kurwa trzeci! Na miejsce! Witam się, poszedł srać! Bo to przez to, że nie wybiałem. Dlatego gra skraszowała. Wszystko przez to. Dobra, teraz się będę na tej łapie odpuść przynajmniej. Kurwy syny. Jestem niepocieszony, naprawdę jestem wielce niepocieszony z tego, co tutaj się stało. Masz, łap! Proszę, to są oczywiście ten tryb trzeci. Nie mam pytań na tę rakietę, naprawdę. Boże, nie potrafię tu jeździć, cały czas tutaj wjeżdżam. Jezus, zamordowany został. Nie straciliśmy dużo, straciliśmy ile? Może 6 minut, nie wiem. Może nie 6, trochę więcej, ale... Nie straciliśmy dużo, no bo co denerwujące jest. Bo tak pięknie, idealnie i to. Gorzej, jeżeli skaszuje drugi, a zatem będziemy. To będzie gorzej, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Gratuluję pobicia rekordu toru! Oj! Jestem niepocieszony. Ja ci się już wrócę, no. Widzicie, on jest szybszy ode mnie. Będziemy mi jeździć, Piotr. Wracaj to iglo. A nie, ścigać się.
Nie, nie zatrzymałem procesu. Na pewno. Zresztą widać było, że gra się zacięła, więc... Dziadostwo! Benoc! Drugi raz to wiedzie, tak. O, nie to chciałem zrobić. O, nie to bardzo nie to chciałem zrobić. Jezus Maria, nie. Nie da przejechać normalnie. Śmieję się tylko, no ja wiem. Umrzesz, bo ci się tata skończyła właśnie. No. Ostatnie okrążenie! Podę specjalnej klasy. No pokażę, pewnie. Najpierw musimy ten wyścig wygrać i w ogóle te mistrzostwa. Aktualnie jesteśmy na miejscu piątym. Ale to jest ostatnie okrążenie, więc... Więc świetnie. Chciała mi zajebać tą skrzynkę. Co w ogóle się podziało, Jezus. Nie wyprzedzaj mnie, no rzecz, kurwa. Oczywiście teraz wszyscy tutaj są. Ona sobie jedzie do przodu. Jak to było wcześniej. Z pierwszego na szóste, no. Sekundę. Witamy w ten. Będę sobie wyjdzie. Kurwa, idź rzecz, chuj. No i teraz tak, chciałbym to z przodu walnąć, ale targeta się wróci. Może nie? Go! Nie wyciła się, ale czy doleci w ogóle do niej? Obidała ją! Okej. Okay. To ta już doleci. Dobrze, mamy to. Nie! To co za baba! Dobra, tu ich wezmę. Nie, no! Jedź do przodu. Nic nie idzie po mojej myśli. Yes! Utawione. Nie wierzę, co tu się stało. Oto kolejny wyścig w tych zawodach. Kopcącym się samochodem, nie, kur... Na miejsce, gotowi! Cześć Mateo, ej, to bym będzie dołączył. Oby taka się nie skaszowała, tylko żeby już szlak trafi. Mamy wakt! O Jezu! Wspomniałem, że mam górą jechać, tylko dołem. To mnie obróci. To ja szybko jadę. Cześć Materop, cześć! Chciałbyś się na kotka dorzucić? Co myślisz o tym planie? Myślisz, że to jest dobry plan, żeby kotka wyleczyć, nie? Nie no, sorry, ale na pewno chcę tego kotka uzbierać. Nie, gdzie ja jadę? Wiem, że jadę w złym kierunku! No ta mapa jest przeklęta, naprawdę. Ja to dzisiaj w robocie, a przywitajmy ciepło pod takim długim L4, ale... Ale wiesz, jak to jest w robocie. No tak, fajnie, fajnie, jest fajnie, fajnie. Do roboty wypierdolę. Ale nie, poszło łatwo. Poszło tak. Nie! Nie poszło źle. Mogło być gorzej na pewno. Powybijajcie się nawzajem. Będę szczęśliwy. What the fuck? To jest moja taktyka. Tutaj ktoś wjechał w tą minę. Miałem było mnie jechać, ale to powinno się stało czas. Na pewno. Nie ma opcji. Nie. Jadę sobie spokojnie, a tam już rakietę wystrzeliwuje. Mowy nie ma. Bo on tym wózkiem sklepowym, to znaczy, że kochajcie. Że nie kochajcie, tylko ten z tyłu nie wygląda jak swoje, tylko jak koszyk, nie? Przyjrzyjcie się, to wygląda jak super mobilny, typowo.
panie sumo. Won. Dobrze ci tak. Zobaczymy, czy znowu mi najdzie zakłada. Tym razem nie. Tym razem nie. Dobra. Ostatnie okrążenie! Ostatnie okrążenie. Let's go. Gratuluję pobicia rekordu toru! Dobry jest to. Nie jechać górą. Okej, okay, żyjemy. To jest. Chciałem się dwie zbyt, ja tylko od razu użyłem. Ale nie wyszło to najgorzej. I guess. O nie, o nie, o nie, byle żeby nie miała czegoś, co mnie zniszczy. Oczywiście. Ha! Masz, to były twoje bomby, jestem przekonany. Widziałem, jak trójkę podnosiła. O! Okej. Okay. Patrzcie to. Get out! Ok, nic się nie stało. Szybki powrót. Nic się nie stało, muszę to zebrać. Obie. Dobrze. 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 Aaaa! Chciałbyś! Nie ma! Jezus. Jezus, go! Ok. Załaduj się, proszę. Nie crashuj, please. Ok. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! Mamy nową mapę w końcu. Na miejsce! O, to mu też znam. Gotowi! A to niedobrze. Co to za ten? Boże, Panteon! Jebę Skimosa! Widzenia. Gresja, lecz go... Ja byłem w gestii, może będzie to wyglądać podobnie. Dobra, gin sumo tylko. Lecimy! Nie śpimy! Jezus Maria, pomatko, nie ty, na co tu się dzieje? The fuck? The fuck, gdzie się to? No? Jeszcze na widmo. Okej, okay. Ja nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje. Pierwszy raz na takiej mapie, to jest na 3 prędkości. Nieźle, na ślepo jeszcze, a tej mapy kompletnie nie znam, tak jak mówię. No to stała lol. O, to było chamskie. Chciałem sobie ściąć. Nice. O, nie zdążyłem odpalić, kurwa tam cię. Nie zabijaj mi tego! Jak ja tylko uniknąłem, jak ja żyję jeszcze w ogóle? Masz? Nie została. Oh fuck. Pojedzie na twój kanał? To się... No, o nie! Pizdu wszystko! Śmiali się! Śmiali się głównie. To nie pozytywnie niestety, więc... Ale cóż poradzić. Dobra, nie wszystko stracone jeszcze. Mogę zapewnić, że jeszcze nie wszystko stracone. Ja tego boosta trzymam na razie, spokojnie. Finger on the trigger. No! Nie? Ostatnie okrążenie! Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, 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 nie! Why, why, why? Więcej bomb! Bo za mało mamy bomb! O matko, nie dlaczego! Panika! Panik, Jezus! Masz! Masz!
Okej, nie zginiesz, ale okej, ale masz tutaj, mieliście na ciebie jeszcze niebieska rakieta, także smacznego. O nie! Uniknę tego! Uniknąłem tego! Za szybki, za wściekły! Za szybki, za święty! O Jezus! O Jezus! Tetno 150! Tetno 150! Niech palą gumę, dokładnie. Nie! Don! Wiesz co? To bym pałę mógł. Nawet nie jestem zły. Okej, on ma tarczę jak nic. Poczekam z tym. Chyba nie mam wyjścia. On ma tarczę. Nie miałem jak. Nie miałem jak. Udało ci się wygrać! Jesteś mistrzem świata! Gdybym nie miał tarczy, to bym go przegonił. Twoje szanse w następnych zawodach oceniam bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Proszę państwa, zaczynamy zawody! Jak widzę, brakuje ci doświadczenia, a słynna maksyma głosi, że ćwiczenie czyni mistrza. Zobaczymy, w jakiej klasie możesz startować. Zawody zawodowe, równe. Taka jest to są trasy z Tunkara normalnego. Opracuj strategię. Czemu tu są... W tej grze liczy się tylko czas. Ostatni odpada. Nie okay. możesz się... Okej, ja jestem happy. Słuchajcie, to ja jestem happy. Pierwszy wyścig w tych zawodach. Chyba, że to tylko jest taka wiaturka inna. Na miejsce! O nie! Miniaturka jest tylko inna, a już się cieszyłem. O, wyszło mi to. To też mu wyszło. A już bym się cieszył, no. God damn it. O, ta to dostała ładnie. Taka jest inopasowana w takim razie. Co mi tylko z tego spłukają. O! Jakie są szanse, że to się stanie, co? Jakie są szanse, że to się stanie, to co się właśnie przed chwilą stało, to? Nie mam słów. Nie mam słów na tą grę. To szybko to stało, że na leczenie zbieram. Mówię, jeżeli możesz, jeżeli chcesz, możesz się dołożyć. Bo by nam bardzo miło wszystkim. Basically Rocky ponoć ma, podobno ma astmę. I musimy zrobić bronkoskopię, która naprawdę dużo kosztuje. Więc on już krząka długo. Ty zresztą to byłeś tylko na led, jesteś tylko na led długo, więc wiesz, słyszałeś nie raz tutaj na streamach czy gdzieś, że po prostu Rocky krząka. I trzeba go wyleczyć, bo trzeba po prostu pieniądze uzbierać na bronkoskopię. To dokładnie jest cel, ale teraz już mi ktoś pieprzy i nie ma celu nad moją głową. I mamy uzbierane 350 zł na 1000, więc jak chcesz, to się możesz coś dołożyć. Twoja wola. Wiem, trochę żebram, ale tę kotka wyleczyć, ok? Bardzo mi na tym zależy. Macie, kurwa, bomby zbierane. Dobra, pojazd naprawiony, lecimy do przodu. I tak za chwilę spadę na ostatnie miejsce. Tak. No, na razie jest spokój. To co było na poprzedniej mapie, to była jakaś masakra. Dawaliśmy na naszej grubej dupie. Dobrze postawiona chmura. Nie? No. No. Chyba mi dosięgła ta rakieta. Ta rakieta. Nagrałem to. Dobra, pomału. Aj, inaczej. Oczywiście. Dobra, to w takim razie nie mam pojęcia, jakie tutaj nas czekają trasy. Zero.
Zobaczymy, no. Jestem ciekaw, co na ostatniej tej. Na ostatnich mistrzostwach, na eliminacjach. Oj, tam się będzie działo. 5 okrążeń? Gadają. Tam tylko 3. Tam 5? Okej. Okay. Nie wywal się. Nie w ścianę. No, go! Dobra, to była trochę dominacja. Koniec! Koniec! Oto kolejny wyścig w tych zawodach! Już te mapy mnie nudzą pomału. Na miejsce! Gotowi! Gdyby nie działo się tyle, ile się dzieje, to bym nie czepał z tego takiej radości, jaką czepię. Więc no. Może nie we mnie. Nie mogę sobie Nikołaja. Nie żyjesz. No, też tak mam. A szczególnie jak tak na sekundę przytnie, nie? I to widać. To po prostu widać. Straszne. Absolutnie straszne. Nie, no nie. Wiesz co? Nie, nie zgadzam się. Nie miałem dużo do powiedzenia, niestety. Jest to... Sumo przejechał przeze mnie praktycznie. Swoimi kołami brudnymi. O, trafiłem babkę jakąś. Kurwa. No. O, tarcza i na pewno to wyglądało śmiesznie. Widzicie, jest ten bug, gdzie jest ta prawa i tarcza jednocześnie, tylko koła się ten... Koła się świeciły, nie cały samochód, nie wiem, czy widzieliście. To jest też znany bug. Ukażę. Gratuluję pobicia rekordu toru! Dzięki wielkie, Patryku. Patryk Gadulski. Patryk Starfish. O, zajebiście mi to wyszło. Nikt nie wjeżdża w moje pułapki, why? Teraz ktoś wjechał. Oj, to w obie! Zajebiozo. A, nie tędy. Się nigdy nie nauczę. Jezus! Kontrolowanie tego to naprawdę czasami... Jakbyście pijani nieśli na talerzu pierogi. O, coś tego typu. Takie śliskie. To jest moje porównanie, elo. Po prostu pizuję. Pewnie, nie? Ale starczy obie. Pozostajmy o tobie. Podoba mi się. Ja pamiętam raz na grupie na Messengerze mieliśmy ustawioną przemotkę, tą wiecie, tą szybką, co w prawym dolnym jest. Na grupie mieliśmy ustawionego faka. Raz sobie po prostu leżałem, siedziałem na łóżku, miałem telefon odpalony, bo tam patrzyłem, to ludzie piszą na grupie. Rocky leżał obok mnie, Rocky spojrzał na telefon i łapką wysłał faka na grupę. To są takie po prostu, wiecie, wspomnienia, które się pamięta, nie? Zapadają w pamięć. Mogę sobie zabrać, dziękuję. Musiałem się zesłać ze śmiechu wtedy. Hamski oki, no. A bo ja na przykład, bo wiecie, koty wąchają oczywiście, wszystko psy wąchają, wszystko oczywiście. I oki ciekawski to musi wszystko obwąchać. Cokolwiek to jest, mimo że wąchał wszystko jedną rzecz milion razy, to musi ją powąchać jeszcze tyliad razy. I właśnie czasami wącha, jak wącha, to ma mokry nos i czasami coś kliknie na telefonie. Tak czasami jest. Powiało mi chłodem trochę. Nie wiem, co mówię. Drzwi otworzył, ktoś przyszedł, halo? Nie, może moja wysiła, nie wiem, ale powiało mi chłodem bardzo.
a mnie właśnie ktoś zabije na wizję albo okradnie. Ten długo wyświetlę, będę w teleekspresie. Koniec! W uwadze. Nie, nie wstałem z tego, nie wstałem. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! Czy kraliśmy tą mapę już? Chyba nie. Jakaś mapa nowa znowu? Na miejsce! Bo ja bym się zrobiła płodę. No to mi chodziło! Coś mi się otworzyło, żeby mógł się wyciąg zrobić. Ale wiemy co, okej, jak to brzmiało. Ale mnie ten... wykręci. Nie, to jest mapa nowa, okej. Kozak, Bożek, a zakręcona, co? Bożek, jest zakręcona ta mapa! O, zaczyna się, zaczyna się. Oj, jest, do rowu wpadłem, koniec! Dzwońcie po lawetę. Na tej się powinna być ten ostatnia licencja. To by było przerąbane. O, aż mi ścięło. Co tu się dzieje? What the fuck? What? Dlaczego? Dlaczego? Ja nie jestem w stanie się tym utrzymać. A boty są! That's not fair! Na razie ta mapa to jest straszny bullshit. I do wody jak Mario. Myślałem, że będzie ten... rakieta. No właśnie, mega dziwnie, a boty mają tak, że oni nie wypadną z trasy, które mają jechać, więc... więc to... jeszcze tutaj dopogrzało kogoś! Mega ciężka trasa, chryste. To na razie najcięższa trasa, jaką byśmy jechali, to w ogóle bezapelacyjnie. Nawet ten, na nóg się zablokował, widzicie na lewo? Mega dużo dziur i zakrętów, kręca trasa jak diabli. Don't like it. Oczywiście dużo skrótów też pewnie, nie? Ale... czy ja ten telemony żeby teraz znaleźć? Nie. Jakimś cudem skoczyłem pierwszą okrążenie na pierwszym Gratuluję miejscu. Gratuluję pobicia rekordu toru! Tylko tędy, nie? O, widzicie? O, duży kamień. Coś tego typu. Tak, jak to do mnie leci? Niech se leci, haha! Ha! O! Dzięki ci, skało, która stałaś tam. A! Oboje odpaliliśmy tarczę, nie wierzę. To jest zakręt. Tamski. O i dupa! Ja nie, widzicie, oni się trzymają na tym! Ja nie jestem w stanie, nie umiem! Jedź! Grzmocie! Dwa takie zakręty, to jest nie fair! To jest nie fair, to jest tak bullshit mapa! Najbardziej bullshit mapa w historii tej serii gier. Typowo. O, że jak mi wjechałem, jakim cudem. Gdzie jest ten typ, gdzie się zablokował? Ja nie widzieliście go, bo ja nie. Tutaj jest, aha, się zablokował, lol. To jest też znany bug, no, że oni się blokują w ten sposób, to tak. O, jeszcze jest przyspieszenie, pewnie. A może oni zwalniają tutaj? Nie wiem. Ja muszę sobie radzić, wiecie, bez tych. To będzie ciężkie. Super. Masz tym samym. Dziadu jeden. Możesz w tej stronę jechać? O Boże święty. Sioki, pizłem! Pastata! Ryło. Okej, okay, to pewnie skończę na drugim miejscu. Tak przypuszczam. No na pewno to mi pomoże, tak. Super. Tutaj obyciło mnie w drugą stronę. Nie, ta mapa to jest straszny bullshit. Oj, tu wiesz, przed przyspieszeniem przyspieszy, super. O, wyszło mi. Okej, okay, czy trzeba to tak bardziej ścinać ten zakręt, żeby się utrzymać na tym zakręcie, okej. Okay. Matko jedyna, idziesz do domu! O Boże. Nie, po prostu... Trzeba sobie nie radzić, po prostu. Może to jeszcze wygramy? Jest szansa. Na sukces, nie powiem. Ja pojechałem dobrze?
Gdzie mam jechać? Ty, pogubiłem się. Tędy, no. No ten. Pogubiłem się na chwilę. Czy mogę sobie rakietę? Nie mogę sobie przyspieszenie. Przed przyspieszeniem. Super. O tak, szybciej jeszcze. Ta się zatrzymała. A, bo tutaj jest spowolnienie. Nie zatrzymała się, pojechała powoli. Okej, no to na drugim miejscu kończymy ten wyścig. No, zdecydowanie. Tu nie ma gdzie przyspieszyć nawet. To jest straszna mapa. O, drugie miejsce, panie i panowie. Drugie miejsce. I tak oczekiwałem gorszego rezultatu, także... Nieźle. Koniec! Udało ci się wygrać! Jesteś mistrzem świata! Ostatnie trzy wyścigi, moi drodzy. W tych zawodach oceniam bardzo wysoko. Ostatnie trzy wyścigi. Proszę państwa, zaczynamy zawody! Te wyścigi są na sam koniec. O Boże. Zobaczymy, w jakiej klasie możesz startować. Ta bullshit mapa oczywiście musi być. Tak, to jest ta bullshit mapa. Zawody zawodom nierówne, o, taka jest prawda. Nie chciałem w tym wychodzić, ale chyba to jest ta bullshit mapa. Zaczynamy zawody! Nie wiem, chyba. Afryka, no będzie ciekawie. Zobaczymy, w jakiej to jest ciekawy możesz zestaw. Startować. To jest bardzo ciekawy zestaw. To będzie zestaw. Pierwszy wyścig w tych zawodach! Okej, okay. 5 okrążeń. Zostało 20 okrążeń, 3 wyścigi. 4 wyścigi, przepraszam. No muszę dać jadę, no kto jak nie ja. Wszyscy zebrali coś, tylko nie ja. Dostaje kto? Ja! Nie wierzę w to. Ty, mogę tu wjechać? Dziękuję! What the fuck? Pewnie, jasne, oczywiście. Tu miałem zrobić. Czekać? Może. Let's go! Matko jedyna! Jaki boost, Chryste! Nie wiem, tu jeszcze trójki użył. Okej, no zajebiście mi idzie, jak widzicie. Nie ma co. Super. Świetnie. Fenomenalnie. Koniec! To zajechałem ostatni! Jak miejsce piąte? Akurat grę wyjebało. Nie mogę z tą grą. Zapraszam na odjazdowy rajd. Nie będę w to chciał grać ponownie. To na pewno. Jest za dużo po prostu jest pierdolenia z tym. Za dużo, za bardzo głowa boli. Tym żeśmy jechali? Tym, tak? Nie tym. Tym żeśmy jechali. Nie, tym żeśmy jechali. No. Aż gry wywaliło, no. Masakra. Po prostu nie mogę być na innym miejscu niż pierwsze, bo ja czekam wywali. Jakiś tutaj zajechałem piąty? To jest moje pytanie, jakby było pierwsze okrążenie. Teraz to do mistrzostwa? A tak. No to jest gestia, dobrze. Zacząłem się zastanawiać. No, o co ty robisz, no? Nie mam słów, żeby opisać, co tutaj się dzieje. Skręcaj rzesz! Ja wiem, że twoje stanie nie są takie szybkie, ale musisz się przyzwyczaić to! I obchodzi mnie to! No, zajebiście wylądowałem. Zajebiście! Nie! Nie, no kutwa! No i odpadnę, bo jestem ostatni. Nie wierzę w to. Nie, nie zajdę ostatni. Jezus, okej.
Uratowany, okej. Klacz, klacz or kick. Klacz or kick. Trzy rakiety lecą, a co? Cztery w sumie. Okej. Jesteśmy wolni od tego peletonu całego. Nie mam pojęcia, ale jest dobrze. Wyrwać się od kick to jest jakaś katastrofa. Prawie odpadłem. Blisko było. Ta gra jest tylko dla prawdziwych hardcore'ów, to tu nie ma miękkiej gry. Tak typowo, tu nie ma miękkiej gry. Patrzcie, jak mi dupę skosiło w moim pojeździe. Miałem, już nie mam. Ale bez kubika teraz. O, shit, man. Chodź. Uratowany. Od tego dostanę, tak myślałem właśnie. Są agresive. Bardzo agresive są. Przewolałem tak już chyba. Gratuluję pobicia rekordu toru! Co? Nie denerwuj mnie, koleś, naprawdę. Już jest pan gaduła? Ja tu jestem dzisiaj pan gaduła. Lepszy niż ty. Kurwa, tak leci kolejna rakieta. I oni tych rakiet mają. Ja prawdziwy mężczyzn, dokładnie. To jest hardcore gaming, tu nie ma miękkiej gry. Macie swoje gridy, macie swoje forzy i się można cofać, tak? Tu nie można, albo wygrywasz, albo nie, koniec. Hardcore gaming, panie i panowie. A wow, jakoś logicznie wylądowałem. No chodź. Aha. No okej. Wziąłem i olała. Tak, ja na spojrzcie. Ej, kurwa. Ten, bo tu się tak grać na koopa, no nie? W sensie na lokalnego koopa. I ja bym chciał zobaczyć na przykład takie teamy 2x2, nie? Ej, to było zajebiste. Ja by to mieli zrobić. No ja nie wiem, ale... Nice, kolejne okrążenie. Pozwolimy sobie wiatrak, bo czemu nie? Ale takie na lokalnym koopie to jest... To można, można przyjaciół stracić. O, tak to ujmę. Można przyjaciół stracić, to bardzo. A może by ten, widzowie mogli dołączać. To w ogóle się zablokowała, czyli w takim okrążeniu będziemy znowu sami jechać? Tak? Nie? Nie będziemy sami jechać. Dobra, czuwa. To odpadła, bo ją zdublowaliśmy. Okej. Ostatnie okrążenie! Ostatnie okrążenie, bitches! Get ready! Na głosowe wszyscy, Jezu, nie. Kto przeżył po prostu czasy otwartego lobby głosowego w CS-ie, ten wie. Ten wie, co przeżył. Otwarte lobby na rozgrzewce, na zmianie połów, znaczy na zmianie stron i ten. I na koniec meczu, Jezus, to było tak piękne mieliście. Na przykład na koniec meczu mieliście to słodkie 15-20 sekund, żeby się powyzywać, jak tylko się dało. Na zmianie jestem tak samo. O Boże, i po prostu czuliście tą grę, nie? Czuliście po prostu ten. Chcieliście wygrać. Teraz to jest takie. Gramy sobie. Takie meh, to jest. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Taka prawda. A co mamy rzeczy, że dobrze jadę. Koniec! No mówię, że było na zmianie połu, mówię przecież. Oto
kolejny wyścig! Oto kolejny wyścig! Robert Makłowicz, prawda? Na miejsce! Będziemy to gotowi! Start! To to jedyny, który przygotowałem wcześniej! Prawda? Pamiętajcie dodać cebuli! Ok, jedziemy to puścić mapę, tylko że w drugą stronę. Ha! No dobra. Zobaczymy. Jak ta mapa no zajebiście się prezentuje, drugą stronę nie ma co. Gujnicy. Szybciej! Go! O mój Boże! Jadę z ukierunku! Dobrym jadę. Moim. Kogo ja tu wyprzedziłem, przepraszam bardzo? Ja nie mam pytań, wiecie co? Nie mam pytań, wyprzedziłem kogoś, to się liczy. Matko jedyna. A ty nie masz ten tańczy, haha! Więc cię mogę zniszczyć. O Boże, tu jest ten zakręt przecież. O, udało się jakimś cudem, miałem pojęcie jak, ale się udało. Trzy chmury poleciał, szczęście to! Nieźle. A MC zajeżdża na pierwszym miejscu. Ma tarczy, więc no. No, to prawda. Czuć było tego ducha walki po prostu. Czuć było, że człowiekowi aż się chciało, wiesz, skupić, wygrać, postarać, żeby potem zwyzywać przeciwnika, jak szkoda, że jest dubem i chujem i debilem. To były czas. Teraz nie ma czasu. O nie. Okej, jak się puści gaz, to nie jest tak źle. To trzeba puszczać gaz, basically, w tym momencie. Ja mam 25 lat skończone, w tym roku skończyłem, 9 września, więc no, bliżej do 30 niż do 20. That's tak. No właśnie tak jest, wyścig, a najlepiej być na pierwszym miejscu. Dobra, ta mapa nie jest taka bullshit w drugą stronę. Rok starszy, no to widzieć. Widzicie? Nie jest tak źle. Ja 9-9. 1999 rok, 99 września. To jest data, a nie. 909-1999. Miałem te kamulce ogromne. O, nie tutaj, lewo. Bez dźwięku było. Nie podoba mi się, jak dźwięku nie ma, bo się boję, że mi gębie wali za chwilę. To w ogóle też przyspiesza, lol. Po co? Czemu? Te busy ogólnie niby ulepszyły, niby zaszkodziły, ciężko nazwać. Ciężko stwierdzić, bo niektóre momentach są spokojne, niektórych nie. Może 9-8, no to widzisz. Elegancko. Wygrałem wyścig, ja myślę, wygrali pierwszy wyścig? Czy nie? Wygraliśmy, prawda? Wygraliśmy pierwszy wyścig. I możemy zrobić jeszcze kolejny i przejebać ostatni. I będziemy mieli wygraną. Basically. No tak zrobimy chyba. Nie chcę siedzieć kurwa na tym wyścigach. Już 3 godziny jest live ponad. Wygraliśmy, okej. Okay. To mówię, to zrobimy tak. Fuck this. Dobra, uwaga. Bituwa, widzieliście to? Nauczyłem się. Jak się tego nauczyłem, to mapa nie jest taka bullshit wcale. To na początku bardzo nowych graczy odstrasza. Bardzo. Ekstremalnie. A, przepraszam, w takim tej. Będzie pokazówka, tak.
To za Eskimos po prostu. Na pewno, kolego. O, jak ja tu wjechałem? Nie wierzę! Nie wierzę, że udało mi się go trafić. Specjalnie tu my jesteśmy. Jeszcze to... Ja to chyba też go trafiłem? Okej, jestem lepszy w tą grę, niż myślałem, że jestem. No, to niech wypieprza i go budować. A nie się ścigać. Jeżeli powinienem prezenty rozwozić, to znaczy. Duży szczegół. Już jak ja to puścił, słyszałem to. Ale chyba normalną, nie niebieską. Wszystko dostaliśmy. Teraz skupienie. Może po prostu mi wrócą lepiej zakręty w lewo niż w prawo. To może być. Cały czas ten zakręt ścinam. W niczym mi to nie pomoże. Chwała Bogu! Lubię też takie gierki, właśnie tego typu takie malutkie gierki. Gdzie mogę sobie siąść 3 godzinki, czy tam w 3,5 godzinki i rypnąć całą grę na raz i być happy sam ze sobą. Uwielbiam takie gierki. Ja po prostu zarezerwuję jeden pionek, po prostu ja na przykład przejdę jakąś grę od początku do końca. Bo się da. A nie na przykład Subnautica 32 godziny. Chryste. I to też coś mi się wydaje, że są po prostu nieziemsko niepotrzebnie długie w tej grze. Pięknie! O, nie przejedziesz przez to! Nie ma opcji. Wybuchniesz tym razem, obiecuję ci to. Oj! Tu dobrze byłem. Miecze i sandały? Boże, nie grałem w jakim miecze i sandały. A nie, na sobie sobie zacznijmy sobie już raczej Cupheada, tak mi się wydaje. Chociaż zobaczymy. Na Cupheada muszę mieć humor, muszę mieć siłę. Teraz jestem w pracy, więc siły nie mam. Zobaczymy. Zobaczymy, nie obiecuję, nie mówię. Zobaczymy. Koniec! Koniec! Oto kolejny wyścig w tych Afryka. Zawodach! Ja muszę iść na szybko do toalety zaraz. Jestem. Kupcie sobie na przyszły napęd słuchawki bezprzewodowe, to jest game changer. Czyta po takim czasie? Czyta się, okej. Okay. Ostatni wyścig! Gotowi! Normalny. Jeżeli go wygramy, oczywiście. Patrzcie to. Te place'y. Uuu, jest fajnie, jak to śmiesznie wyglądało. Nic mi to nie dało, ale jest okej. Okay. I jak je dostałem z tego? Nie, tak serio, jak je dostałem z tego? Okej, w sensie spoko. Ale bym chciał wiedzieć dlaczego. Kurwa. Nie we mnie. Mikołaj dominating! Ha!
króciutko. Chcesz oglądać? To spoko. A, że ten, że ja jej nie przyniosę prezentu, bardzo możliwe. To był... Zawahałem się, okej? Okay? Chciałem jechać górą, potem nie chciałem jechać górą. Zawahałem się, ale nic nie szkodzi, jesteśmy w pieśni znowu. Nic się nie stało. Jest okej. Okay. Ale fajnie się gra teraz bez ciśnienia. Bo w poprzednim wyścigu cały przejechałem na takim ciśnieniu, że myślałem, że eksploduje. Ale jakoś poszło. No, dobrze. Nie? Małpo, jedna. O, moja chuja chyba. Nie, nie moja chuja. O, no serio! Okazję przygotowałem, jakby coś leciało. A tu coś... Umieraj. O! Nie? Dobrze. Jolo, idziemy gują, bo tu jest paczka, którą chcę. Okej, najgorzej. Chciałem się poznęcać trochę nad sumo i widzicie, że mnie to kosztowało teraz wszystkie pozycje, jakie miałem. Ten śmiech tego Mikołaja będzie mi się śnił po nocach, naprawdę. On wjechał we własną minę. Widzieliście to? Co za kolej? Nie. Ha! Dobrze. Znaczy nie dobrze, straciłem dwie pozycje, ale... Ale stabilnie. Może. Ła, Jezus. Ej, co tu się stało? Kupie jesteśmy, bardzo niedobrze. Uuu, obiema dostał, nara. Dobrze. Chyba jestem bezpieczny, to jadę. A jak popłynęła, to panie sumo, nie wierzę. Zaś babki zostały. O nie. O wow, zajebiście wylądowałem. Aż nie wierzę. To przed tym nie ma ucieczki w tych sytuacjach niestety, więc... Cześć Dizio, siemano. Tu się jaja działy, co cię ominęło stary to, ło. Aż gorzej mi go, przepraszam. Zabij ją, dobrze. Chcę naprawić mój pojazd. Apparently nie. O nie. O. Hitman. Bardzo niedobrze. Kopci mi się fura. Przez co jadę wolniej. To bardzo niedobrze. Jest! Dobrze. Tak właśnie chciałem, żeby się stało. Okej, ja sobie naprawiła furę. Ja też bym chciał, ale nie mogę dostać tego. Kluczyka. Czy to odpadnie? Nie wiadomo. A ta się zablokowała. Hi! No, w końcu się naprawiłem. Jest tu. Ostatnie okrążenie! Ostatnie okrążenie, panie i panowie. W dzisiejszych mistrzostwach tun kładę. O nie, wiesz co, to do ciebie poleci. Tego się nie spodziewałem. Tu ma tarczę. Nie, chmurę. Okej, to nawet lepiej. Serio, to by tak odbiło? No, to było dobre. Nie wiem, czy z tego nie zrobię shorta. Zobaczymy. Może zrobię. Weź i zgiń, próbuję cię zabić. Dobrze.
Poznaniu byłeś? Jak tam było w Poznaniu? Gdzie Bukaj ma tyle obcyklu, bo on był i nagle go nie ma. Dziwne. A sobota jest PGA? Okej, ciekawe. Nigdy nie byłem na PGA. To będzie ostatni wyścig w tych zawodach! Tych zawodów! Ja coś nie widziałem tej wiadomości, tej rzeczy, także... No, nie widziałem tej wiadomości, dopiero teraz zobaczyłem, że coś poszło. Super, szkoda siana. A na kotka szkoda siana, czy nie? Żeby go wesprzeć w rehabilitacji, czy w rehabilitacji, w jego leczeniu, co? Tyzio, no? Pewnie też szkoda na kotka. Dobrze, zapamiętam. Jezu, przywaliłem ten kamień, poleciał na orbitę. No, też bym poszedł jako cosplayer, ale ja coś nie wiem, Deadpoola. Mam humor do niego, żeby go grać, także. Może jako Deadpool bym poszedł. Na kotka masz pięte u góry, nie? Zbijam na chorego kotka już od dłuższego czasu. To sobie jej paczkę sprzed nosa, to za koście. Panie admirale, torpeda jest... Wow! Melduję, że odzyskaliśmy... A dopiero co mówiłem o Matelopie. Matelop, 30 zł. Na prowadzącego. Na prowadzącego, dziękuję ci bardzo. Dobra, koniec. Koniec! To żeby nie skaczywało, bo jestem na szóstym miejscu. Nie, błagam! Zapomniałem! Okej. Okay. Zapomniałem! Twoje szanse w następnych zawodach okay. Oceniam bardzo wysoko. Jest! Mamy to! Dobrze, zapisało się. Dziękuję ci, Matelo, bardzo. Za... Dziś tu ten jakiego, sorry, że nie mogę tak wcześniej powiedzieć. A to relacja na żywo. Dobra, mamy całą grę zrobioną, wszystkie proszę mistrzostwa. Państwa, nie ma nic więcej. Zawody. Więc wchodzimy sobie teraz w wyścig. Zawodnicy każdą mapę mamy odblokowaną teraz, więc to jest szczęście. Porany, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że nie żałujesz tej kasy. Dyzio, 15 zł. Na Rockiego zawsze dam. Rockiego, no nie wierzę. Dziękuję trzeba ci bardzo. Ukryć, który to turbo bałagan będzie. Bałagan będzie. Kim ty myślisz, że ty jesteś, co? Patyku rozgwiazdo. Chciała mi się tasa podobała. To nie Grecja. Zagramy sobie tutaj. Mikim. Mamy Sosę. Ja jest Sosa. Yamaka. No i te dwa są. Basic'i. Zagramy sobie najpierw tym. Pokażę wam jeszcze te dwa samochody i będziemy pomału sobie kończyć na dzisiaj. 70 sumów? Jak 70, tak jest 927. 73 w takim razie. Patrzcie jak to zapieprza, widzicie? O nie! To była dobra kura. Jeden pies. No ale to zakończając to tak, to jest trochę dobrze. Widzicie jak to zapieprza? Ale udało nam się całą gę zrobić na dzisiejszym streamie, także zajebiście. Nie powiem, że nie. Ło, nie tu! Tu się nie da jechać na tych mapach, Boże! Ty wiem, że mi się na tych mapach nie da jechać. One są za szybkie. Po prostu za szybkie. 3 nawet kule nie nadąża. Boże! A! Nie da się!
przesada. Jak ja się wyrobiłem tutaj? Nie wiem, ale się wyrobiłem. Tylko jedyna. Dobrze idzie. Zapieprzamy. Sorry, umierasz dokładnie. Ale miałem ten szczęście. Okej. Żyjemy. No, naprawdę mamy dużo uzbierane już. Może nie połowę, ale dużo uzbierane, trzeba przyznać. Tutaj jesteście kochani. Ja zawsze mogę na was liczyć i to jest super. Jak ja tam mówię? Tak, też zostałaś jedną. No mi się fuja kopci. W ogóle to, że fuja się kopci, to jest po prostu... Wiecie, aż pewne na tych trasach pójść ten. Znaczy jak tak szybko jedziecie, no nie? Bo się obijacie o wszystko i w ogóle. To jest aż pewne, że wam się będzie fuja kopcić, nie? Więc no. No już myślałem, że spowiadę. Ło! Ja nie wybuchłem. To tu się dzieje, Warzone! Teraz to może przyjdzie w euro. Okej. To jest drugi atak, to mówisz, powinnam ci. Ja wyprzedziłem właśnie tą puściłem. Nieźle, dobry jestem. No a pierwszym miejscu raczej nie będziemy, no właśnie, bo to właśnie, no tak, właśnie. To są te pusty. Chociaż! Kurwa! Umieraj! Babo! Nie, tak będziemy na pierwszym. Koniec! Nice! No i jeszcze drugi samochodzik oczywiście. Czekamy na tej mapie, dlaczego nie? Mikołajem. I mamy tutaj drugi samochód. Proszę bardzo. Tak samo szybko jedzie jak tamten. Także są dwa, bo... A, są trzy sobie w górę, faktycznie. Lol, nie wiem jak, nie wiem skąd, ale dziękuję. 9.30 mamy. I ten. Co chciałem powiedzieć, to w tej grze są dwa bonusowe auta. Jak się przejdzie całą grę. A w Tutkarze jest tylko jedno, więc tu jest plus dla tej gry. Chociaż czy jest sens, żeby były dwa samochody, skoro są dwa, to żadne nie wydaje się być takie specjalne. Jeżeli jest jedno, no to jedno jest takie specjalne, że się pokupuje tylko jedno i tutaj te, także wiecie. O, to dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Może dobijemy Tysiaka do końca roku, no. Może dobijemy Tysiaka do końca roku, byłoby fajnie. Ja myślę, że go trafię. Byłoby tak fajnie zakończyć ten rok Tysiakiem. Bym się zaręczył w tym roku. 25 lat mam miałem w tym roku. I miałem Tysiaka w tym roku. Wow. To by było niezłe zwieńczenie tego roku, nie? Zobaczymy, może się uda. Mamy mało czasu mimo wszystko. No miesiące zostały. Z lekkim hakiem. O nie, tylko nie ta gra, masakra. Ja ją kupiłem w najlepszej edycji jaka była. Jeszcze na konsolę. Jeszcze na Xbox One. Czyli 30 FPS-ów. Zero modów. Dlaczego? O. Okej, to może zapytaj, jeżeli jesteś w stanie pomóc, to jak najbardziej. Byłoby mi bardzo miło, że się zainteresują też moim kanałem. Wiadomo, chodź jak. Ostatnie okrążenie! Bo w końcu o tobie mowa.
Titi! 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 Widzicie, kiedy jest pieszczok? Jeszcze on jest taki, że nieważne kto do domu przyszedł, to ta osoba z małyszu może wziąć go na... To może ten, to może go wziąć na ręce, on sobie nic tego nie zrobi. To jest Rocky w piwulce. Pamiętaj, jak montowali tam internet, to Rocky dosłownie siedział obok narzędzi, bo z piłki z narzędziami i patrzył, co się dzieje. Co się stało Kitkowi? No, jeżeli kojarzy ze streamów czy tam z filmów, on tak krząka. Jakby chciał coś odkrząknąć, to nie może. Podejrzewamy astmę. Prawdopodobnie to jest astma i musi mieć kochany bronchoskopię. 69 stubów, faktycznie lololo. Musi mieć bronchoskopię, a bronchoskopię swoje kosztuje i niestety... Po prostu jestem muszę na niego uzbierać, no bo... To jest dużo pieniędzy, basically. No i wygraliśmy oba wyścigi. Koniec! Tak, to jest koniec. Nic w tej grze już nie ma do roboty. Oficjalnie skończyliśmy w 100% odjazdowy rajd, panie i panowie. Nazywam się Gaduła, a to relacja na żywo! To było ciekawe doświadczenie zagrać tą grę, nie powiem.